Pani będzie mówiła? Nie wiem. Proszę pana. Nie wiem. Bo tak bliżej tutaj. Jakie sprzęty, kurwa? Biedne. Oblaty. Znaczy nie, w sensie... Ale co to jest za prawo, żeby tam tutaj położyć i nagrywać? Trzeba patrzeć, podziwiać. Dobry sprzęt. Proszę państwa, witam bardzo serdecznie wszystkich państwa na posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Praw Socjalnych Rady Gminy Sosnów. Chciałam przedstawić porządek posiedzenia. Pierwszy punkt, otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad. Na razie do tej pory nie ma pana Pawlaka, pan wójt mówił, że się spóźnił. Przyjęcie porządku obrad, przyjęcie protokołu z dnia 7 marca 2022 roku, sprawy różne i zakończenie posiedzenia. Najpierw przyjmiemy protokół z dnia 7 marca 2020. Aha, jeszcze, przepraszam bardzo, tak, pan wójt mi tu podpowiada. Najpierw musimy, kto z państwa jest za takim przyjęciem porządku obrad, proszę podnosimy rękę. Stwierdzam, że wszyscy są za przyjęciem takiego porządku obrad. Następny punkt. Przyjęcie protokołu z dnia 7 marca 2022 roku. Kto z państwa jest za przyjęciem tego protokołu? Proszę bardzo. Dziękuję. Stwierdzam, że wszyscy państwo są za przyjęciem. Następny punkt. Proszę państwa, sprawy różne. W sprawach różnych najpierw chciałam powiedzieć o tej sprawie, która była zgłaszana na ostatniej sesji, że nękane są dzieci z Ukrainy. Ja tą sprawą się zainteresowałam, dzwoniłam do pani Rębeckiej, bo co na mojej ulicy mieszkają państwo z Ukrainy, to tam się nic nie dzieje. A rozmawiałam z panią Rębecką, bo tam są inni teraz mieszkańcy. Mówiła, że były takie incydenty, że zgłaszała wcześniej już tam do rodziców, chociaż ciężko tam z tymi rodzicami też na ten temat rozmawiać. I pytałam się, czy zgłaszała do dyrekcji, powiedziała, że zgłosiła. Ja również zadzwoniłam do pani dyrektor, rozmawiałam, powiedziała, że też po sesji od razu, z samego rana poprosili panią psycholog, wychowawców do wszystkich klas. Zachodzili, rozmawiali na ten temat, no bardzo dużo na ten temat, żeby jednak nie dopuszczać tym dzieciom, bo te dzieci no jednak przyjechały, one źle się czują, żeby im stworzyć taką atmosferę, więc były pogadanki, również umieszczone, to są wpisy w dzienniku, bo we wszystkich klasach chodzili, również pani psycholog do wszystkich docierała, rozmawiała. No nie gwarantuje tego nam pani dyrektor, że to będzie dobrze, bo ona słyszała o tej sytuacji, bo to tak jak mówiłam, było wcześniej zgłaszane, ale dzieci są z różnych domów i niekiedy no, takie incydenty przykre się zdarzają. Myślę, że teraz po tej akcji, kiedy i pani dyrektor, i wszyscy wychowawcy i pedagodzy na ten temat zwrócili jeszcze większą uwagę, myślę, że sytuacja się poprawi. Ja oczywiście jako radna będę brała to pod uwagę. Ja wcześniej ja tego nie słyszałam, bo wcześniej u pani Rębeckiej były małe dzieci. Tam nawet zachodziłam i znałam te dzieci, tam im nikt nie dokuczał. A później tam te wszystkie rodziny wyjechały, a przyjechały następne i tu troszeczkę zaczęły się właśnie problemy. A w jakim wieku te dzieci? No to są starsze dzieci, to są starsze.
co tak dokuczają im na ulicy, jak wyjdą, czy na boisko, jak wyjdą, czy na plac zabaw, jak wyjdą, to im dokuczają te nasze dzieci z Gąsocina. No takie to trochę przykre, bo mnie też nie szkoda, ja jestem całym sercem za tymi dziećmi i myślę, że ta sytuacja na pewno się poprawi. Tak mi się wydaje. Czy mogę tam już? Tak, proszę bardzo. Dzień dobry Państwu. Ja też chciałbym kilka słów w odniesieniu do tej sprawy, bo oczywiście po sesji również rozmawiałem z panią dyrektor i chciałem się dowiedzieć, jak wygląda sytuacja. I rzeczywiście wygląda dokładnie tak, jak pani przewodnicząca nam to opisała. Jeżeli chodzi o uczęszczanie dzieci do szkół, to fizycznie uczęszcza jedno dziecko ukraińskie do szkoły. Pozostałe dzieci uczą się w domach, w systemie zdalnym. Jeżeli chodzi o ten incydent, który miał miejsce, incydent nie wydarzył się na terenie placówki szkoły podczas zajęć. To rzeczywiście miało miejsce po lekcjach, na boisku, na placu zabaw i z tego, co mi pani dyrektor wskazywała, to nie jest tak, jak tutaj rysował nam skarżący, że te dzieci są jakoś nękane uporczywie, że tam im się dzieje krzywda i tak dalej. Są to dzieci no, w różnym wieku i tak jak czasami dzieciaki nasze, polskie, które mieszkają z jednej wsi, lubią sobie podokuczać, no tak też się dzieje i z takimi dziećmi. Po tym zdarzeniu i po tym sygnale odbyło się spotkanie na sali gimnastycznej ze wszystkimi uczniami szkoły. Zostały przeprowadzone rozmowy z pedagogiem, zostały przeprowadzone indywidualne, klasowe rozmowy z wychowawcami w klasach z dziećmi i z pedagogiem, żeby takie zdarzenia nie miały miejsca. Natomiast no tutaj, proszę Państwa, no wina była jak gdyby rzucona na nauczycieli, na dyrekcję czy na mieszkańców w ogóle, że dokuczają Ukraińcom. Absolutnie to nie jest tak. No bardzo trudno po godzinach pracy, w weekendy, no wszystkie dzieci na terenie, nie wiem, chociażby Gąsocina upilnować albo w jakikolwiek sposób no, obronić te pozostałe. Nie znamy do końca szczegółów, no pewnie tak jak to młodzież czy dzieci bawią się, czasami się pokłócą i coś wyjdzie. No każdy z nas chodził do szkoły, wie jak to prawda wśród koleżeństwa czasem też wygląda i nasze dzieci też się pokłócą, poszarpią, a później się pogodzą. Natomiast tak czy inaczej sygnał nie został w żaden sposób zbagatelizowany. Tak jak mówię, odbyły się spotkania, odbyły się rozmowy, no mamy nadzieję, że tak więcej nie będzie. Co było też przyczyną? No tego nie wiemy, tak, czy to był spór, bo nie wiem, piłkę ktoś za mocno kopnął, czy akurat korzystał z jakiegoś urządzenia na placu zabaw. No najprawdopodobniej to są tego typu, proszę Państwa, zdarzenia. Będziemy oczywiście monitorować sprawę i sytuację i też, tak jak pani przewodnicząca powiedziała, no bardzo dużo zależy od rodziców, prawda? Różni są rodzice, różne mają podejście do różnych spraw i tych związanych z pomocą Ukraińcom i dzieciom ukraińskim. No i wszyscy wiemy, że to się później gdzieś, prawda, taka opinia ta w domu może się przenosić na no, chociażby zachowanie później dzieci w szkole, więc to też bardzo trudno zmienić, bo trzeba by było zmienić światopogląd rodziców dzieci. Ale to, co mogła zrobić szkoła, to, co mogła zrobić dyrekcja, nauczyciele, pedagodzy, to zostało w tym temacie wykonane. No, dziękuję bardzo. Ja rozmawiałam z panią Rembecką, to mi nawet mówiła, że to właśnie dzieci z takich rodzin troszeczkę trudniejszych, gdzie być może, że słyszały złe opinie rodziców i one to tam powielały i robiły przykrość tym dzieciom z Ukrainy. No nie tylko dzieciom, ale i rodzicom, bo dzieci przychodziły do swoich mam i też bardzo to i mamy też to przeżywały. Myślę, że wszystko będzie dobrze. Dobrze, że od razu szkoła zareagowała. Także jestem z tego powodu bardzo zadowolona. Zobaczymy, jak będzie dalej.
Ja będę też i w kontakcie z panią Rębecką, bo to u niej właśnie te rodziny mieszkają, to ja co i nieraz też zainteresuję się tą sprawą. Proszę państwa, głównym powodem, dlaczego żeśmy się dziś spotkali, to żebyśmy troszeczkę głębiej zastanowili się w sprawie przyznawanego dodatku motywacyjnego dla dyrektorów, wicedyrektorów, dla dyrektorów szkół, wicedyrektorów szkół, przedszkoli oraz nauczycielom, którzy sprawują funkcję wychowawcy klasy, opiekuna stażu, doradcy metodycznego, nauczyciela konsultanta, nauczyciela, który opiekuje się oddziałem przedszkolnym i mentora, który jest od tego roku, gdzie przysługuje też dodatek funkcyjny. I ja na sesji, ja przed sesją w ogóle też analizowałam to i tak zasugerowałam też państwu, analizując te miesięczne stawki dodatków funkcyjnych i zastanowiło mnie to, że 4% to jest stanowczo za mało, żeby przyznawać dyrektorowi szkoły. I proponowałam tu wam taką stawkę, że od 20% do 60% dla dyrektorów szkół. Trochę się zastanawiam, bo rozmawiałam z panią dyrektor z Gązucina. Ona ma 12 oddziałów, bo tutaj jest tak napisane, dyrektor szkoły liczącej do 12 oddziałów. 4% do 80% wynagrodzenia zasadniczego. W Gązucinie jest akurat 12 oddziałów. Tak naprawdę ta szkoła mieści się w dwóch budynkach, i ta dyrektor, aż się sama obawiam, czy sobie poradzi, bo to są dwa budynki, musi przemieszczać się z jednego i do drugiego. Także no też jeszcze zastanawiam się co do wysokości tej stawki. No szczerze mówiąc, 80% wynagrodzenia zasadniczego to dla mnie bardzo wysoka stawka. Ale byłabym też skłonna, że na przykład od 20 do 70% tego dodatku w niektórych przypadkach, tam gdzie właśnie nie ma wicedyrektora tej szkoły, tak jak jest to w Gąsocinie, a jest 12 oddziałów i faktycznie praca ciężka. Ale ja bym chciała, żebyście państwo się wypowiedzieli w tej sprawie i później przegłosujemy, może najpierw omawiamy dodatek funkcyjny dla dyrektora szkoły liczącej do 12 oddziałów. No a jeśli chodzi o 13 i więcej oddziałów, to tylko tam jest wysokość taka sama do 80%, a ta najniższa stawka 5%. Według mnie to stanowczo za niska. Taka stawka naprawdę stanowczo za niska. Chociaż no, jeśli ktoś się zdecydował na tego dyrektora, to jest ciężka funkcja i ciężka praca, no to chociaż te 20%, tak mi się wydaje. Ale nie wiem, proszę państwa, ja tylko tak zasugerowałam, a oddaję państwu głos. Proszę bardzo, wypowiadajcie się w tej sprawie. Proszę, kto chce, proszę, słucham. Proszę, pani Grabowska. A czy może my mamy jakieś dane do pana wójta, jakie z innymi? Czy też to jest 60%, czy może 80%, czy może 40%, czy my mamy jakiekolwiek dane z innych gmin właśnie? Może pan rozmawia, może pan coś wie? Szczerze nie sprawdzałem, nie rozmawiałem, nie sprawdzałem. No trzeba by było wejść w bilet, żeby w informacji publicznej, jakokolwiek gminy i zobaczyć, sprawdzić uchwałę. No bo tak naprawdę, to moim zdaniem, ja nie mam tutaj jakiegoś doświadczenia, tu pani Ala tutaj bardziej, no bo był tu pan Tadeusz na pewno, wiele będzie miał więcej do powiedzenia. No ja uważam, że stawka 80% to jest bardzo duża. Jeszcze w tych czasach, kiedy my mamy takie właśnie no finansowe, no może nie kłopoty, no ale chyba każdą złotówkę powinniśmy liczyć, no a 4% to już jest stawka poniżej godności moim zdaniem. W życiu nikt chyba by się... I to jest właśnie takie narzędzie w rękach no wójta, bo jeżeli dyrektor, nie wiem, nie podoba się coś tam, no to dam mu 4%.
No, ja uważam, że to jest bardzo źle. 20, no to jest te 20, 20, 60. Uważam, że te widełki były sprawiedliwe i moje stanowisko jest takie. 20, 60. Dobrze, dziękuję bardzo. Dla mnie również tak samo 20, 60, ale mam takie pytanie. Jakie jest właśnie te dodatki w szkole w Gąsocinie były do tej pory? W Bądkowie to wiemy, że 4% pan dyrektor miał, a ile w Gąsocinie, a ile w Sącku dyrektor miał? Ten dodatek. No ja funkcyjny. Funkcyjny. Ale to chyba nie tajemnica jest, tak. Mi się wydaje. Nie chcę przekręcić, wydaje mi się, że było 60%. 60%. No to a tą granicę tylko miał pan Kutowski. Tak. 4%. No i właśnie musieli to ustalić, żeby wójt nie miał narzędzi dyskryminowania na tym ludzi. Więc ta dolna stawka 20% tak. Uważam, że powinna być obowiązująca, a górna to. Tak. Jeżeli może dyrektor się jeżeli dyrektor i tak może mieć 20%, to 60% albo 80%. Tak. No ale nie 4. Ale nie 4. Kto by to nie był? Kto by to nie był? Kutowski już na pewno nie będzie, więc jego to nie dotyczy, ale chodzi o innego. Naprawdę to jest... No, ale nie. Panie wójcie, jest takie pytanie do pana. Na przykład dyrektor szkoły w Sońsku 60% no, nie, ma tego dodatku. Pan Kutowski miał 4%. No to naprawdę to śmiech na sali. Jeszcze nie miał ani sekretarka zabrana, wszystka pomoc zabrana i jeszcze 4%. No, ewidentnie był szykanowany. No. Jest uchwała określająca stawkę. No i właśnie dlatego chcemy tego uniknąć. Mamy widełki. I po to robimy widełki. I to jest rzeczywiście narzędzie, tak jak pan radny powiedział, pracodawcy, żeby mobilizować dyrektorów do pracy. Jeżeli dyrektor się wykazywał, to zostało 60%. Jeżeli się nie wykazywał, tak jak pan Budowski, to dostawał 4%. Nie wiem, jak można było bardziej się wykazać. Normalne, naturalne. Natomiast założenia od razu na 20, albo 50, albo 60%, no to czy się stoi, czy się leży, to się ma. No ale widzi pan, i teraz my mamy taką tak. Wątpliwość, panie wójcie. Tak. Pan nie ma do nas jakiś tu, bo rozmawiamy tu, prawda? No dobra, przyszły teraz dwie panie nowe dyrektor. Tak. Jestem ciekawa, jaką pan stawkę im zaproponuje. No właśnie. No właśnie. Przyszła kobieta, która była wicedyrektorem rok i pan od razu na starcie w Bądkowie daje 60%. A Gutowski, który był lat tyle, ja tu nie obstaję, może pan wie więcej o pracy pana dyrektora Gutowskiego jak my. Na pewno pan wie więcej. Ja tu nie jest, ale postaram się być adwokatem diabła. Prawda? No i na starcie pani ma 60, a dyrektor z wieloletnim stażem miał 4. To jeżeli pan wie o jakimś, nie wiem, zaniedbaniach jego, to proszę mu postawić jakieś zarzuty. My musimy to też wiedzieć, bo to jest taka niejasna sytuacja dla nas. On był moim wychowawcą, kiedy przyszedł po studiach, ja byłam w szkole, był moim wychowawcą od zawsze. Zawsze wiem, że się angażował w szkole. Wiem, jak on ją postawił na nogi. Moje dzieci później chodziły. Może później przysiadł, kiedy już mnie to tak przestało troszeczkę interesować, bo dzieci nie miałam w szkole. Być może, ja tu sobie zostawiam taką furteczkę, nie twierdzę, że pan nie ma racji, nie wiem, że on ma rację, pan Gutowski, ale ja tego po prostu nie rozumiem. Później widziałam, sprzątaczki zabrakło, dziewczyny były dwie, jedna na kuchni jeszcze sprzątała, no nie było etatu na sprzątanie kolejnego, sekretarka była, no nie należy się. Gutowski siedział za te 4%, wszystko wykazał. Co do dokumentacji, ja nie mam wątpliwości, bo ja tu pana dyrektora Gutowskiego znałam i wiem, że on tam wszystko było na tip-top. A co się zadziało, to jest pewnie tajemnica między panami. I ja tu nie będę wnikać, ale to jest takie uwłaczające te 4%. No i teraz pani radna ma swoje zdanie i teraz powiem to, co ja. Dlaczego 4, a nie 60? Proszę zobaczyć, co się dzieje w szkole od miesiąca, kiedy nastąpiła zmiana. Panie wójcie, ale pan takich rzeczy to nie mówi, bo jeżeli pan da pieniądze na coś,
wszystko. Panie wójcie, ja wiem, jak Gutowski siedział i oszczędzał na węglu. Tu przykręcili kaloryfery, ja tu bym. Co się dzieje z węglem, gdzie ten węgiel pewnie się upłynniał, co jest z dokumentacją, bo mówi pani o tym, jak dokumentacja była prowadzona. Dokumentacja fatalnie, to jest tragedia, to co jest w tej szkole, jak my teraz widzimy dokumentację, jak była nieprowadzona, każda szkolna dokumentacja, pracownicza dokumentacja, dokumentacja organizacyjna, każda. To jest po prostu dno. To, co w tej szkole się działo, to jest żenada. To jest żenada dla dyrektora, który ileś lat... Co komisja robiła? 4 lata? Tam nie ma żadnego jednego dokumentu poprawnego. Było, minęło. Pytanie dalej. Teraz pani mówi o zarzutach. Ja prokuratorem nie jestem, więc ja zarzutów stawiać nie będę. A czy ktoś nie postawi za jakiś czas zarzutów? Poczekamy, zobaczymy. Na tą chwilę ja nie mam sprawstwa, bo nie jestem prokuratorem, żeby komukolwiek stawiać zarzuty. Patrzymy, pan dyrektor pisze różnego rodzaju wyjaśnienia, dlaczego nie ma dokumentów, dlaczego dzieje się tak, działo się tak, a nie inaczej. To wszystko pomału, na spokojnie będziemy po sznureczku do kłębka dochodzić. Ale to nie o to chodzi. Dla mnie, jak kiedyś pan Tadeusz bardzo tutaj mądre zdanie powiedział, jak pełnił też funkcję dyrektora i w pewnym momencie, pomimo tego, że mógł być dyrektorem, podziękował. No to jest pewnego rodzaju mądrość, której panu Gutowskiemu zabrakło, albo której po prostu nie ma. I no może kiedyś dojdzie do tego, że zrozumie. Natomiast chcę państwu powiedzieć, podać przykład kolejny, odbyło się zebranie z rodzicami w Bądkowie. Myśmy rozmawiali na ten temat, prawda, przedszkola. I chcieliśmy wydłużyć godziny przedszkola od 1 września. Miały być informacje dla rodziców i tak dalej. Okazało się, że nikt nie był chętny. Pojechałem na zebranie z rodzicami zapytać, co się stało, że dziś jest 17 dzieci chętnych na 30, a u pana Gutowskiego nie było ani jednego dziecka. Dwoje było. No nie, później się wycofali. Cisza. No więc proszę rodziców, żeby powiedzieli, bo po to przyjechałem. No jeden odważny pierwszy tata powiedział, że dostał taką informację, że przedszkole, proszę słuchać teraz uważnie, szkoła wiejska na wsi, że pan dyrektor przekazał informację, że dłuższe przedszkole to się należy tym, którzy pracują w ZUS-ie i opłacają ZUS, a tym, co pracują w KRUS-ie, prawda, opłacają KRUS, to się nie należy. Jak ja to usłyszałem, no to wiadomo, że zacząłem dementować to. Pan Gutowski mało co z siebie nie wyskoczył, czerwony, zaczął wrzeszczeć, biegać po sali, żeby tutaj ludzie nic nie mówili. I okazało się, dlaczego przedszkola od pierwszego by nie było. Po co takie bzdury ludziom opowiadał? Chyba po to, żeby się nie zapisywali do tego przedszkola. Kto wymyślił w ogóle, ja to zdementowałem, żebyśmy my dzielili dzieci na rodziców ZUS-u, z KRUS-u czy ludzi bezrobotnych? Co te dzieci są, nie wiem, winne, że ojciec jest czy matka bezrobotna albo pracuje w ZUS-ie, czy opłaca ZUS czy KRUS? Po co takie bzdury? Jeżeli ktoś z państwa jest mi w stanie tutaj wyjaśnić, to ja bardzo chętnie słucham takiego wyjaśnienia. Ale to mogę jeszcze słówko. Bo przyszli do mnie też rodzice, którzy byli też na tym zebraniu i powiedzieli, że były informacje na stronie szkoły, że rodzice tego nie przeczytali, bo oni nie wchodzą na stronę, też takie głosy były, ale że było ogłoszone i że pan rzekomo miał powiedzieć Gutowskiemu, że oczywiście, ale jest warunek, że dwoje rodziców musi pracować, a że ten rodzic powiedział akurat, że KRUS, ZUS, to jemu się troszeczkę... Ja tak powiedziałam. Tak? Że właśnie taka informacja, tak jakby... Panie wójcie, ja mówię, to ja słyszałam, wie pan, tu jest też, możemy plotki sprostować, ja prawda? Ja przerwę. No. Ja przerwę.
mówimy tutaj o panu Gutowskim, padają też tak dalej. Dokładnie. Nie wolno o kimś mówić nieobecnym. Dokładnie. Trzeba człowiekowi dać szansę się wypowiedzieć. Jeśli zamierzamy mówić o złych działaniach pana Gutowskiego, czy dobrych, panie przewodniczący, zaprosiłbym, żeby go tu zaprosić. Bo na razie padają same oszczerstwa, a człowieka nie ma. Jeszcze chciałem się odnieść o złej robocie pana Gutowskiego. Nie ma możliwości takiej, żeby bez zgody dyrektora przychodził i się wypowiadał na temat szkoły. On miał swój czas, kiedy mógł na temat szkoły się wypowiadać. Decyzja do pani przewodniczącej należy. Słuchajcie, proszę państwa. Pani, ja jeszcze przerwę, bo ja nie skończyłem. Pani przewodnicząca, byliśmy na sesji chyba objazdowej, oglądaliśmy szkołę. Podobała nam się bardzo. Podobała, że pięknie zadbane i tak dalej. Ja tą szkołę znam, jestem wieloletnim radnym, ja pamiętam, jak ona przychodziła metamorfozę i ta szkoła się o 180 stopni zmieniła w ogóle. Jest inna szkoła, inny budynek. Z wierzchu, wiadomo, duża inwestycja jest potrzebna, ale tam podłogi, okna, wyposażenie, pokoje dla nauczycieli, to wszystko zostało zrobione. Łazienki tam były, kurczę, takie z drzewa, takie, no lata 60. Wszystko to wygląda pięknie, to jest zasługa pana Gutowskiego. Pana więc dyrektora i rodziców, których zmotywował, i rodzice sami. Rodzice właśnie, do tego stopnia, że i sale właśnie przedszkolne. Wszystko robimy. Rodzice w czynie społecznym to robili, więc zarzuty, że on tam nic nie robił, to jest podłość. I uważam, że nie powinno się o kimś mówić w jego nieobecności. To są takie pomówienia, oszczerstwa. Nie daje się człowiekowi szans obrony i wypowiedzi. Dziękuję. Ja nie słyszałam żadnych oszczerstw. Żaden z radnych nie wypowiadał się źle na temat pana Gutowskiego, a ja również nie zajmuję żadnego głosu, bo ja nie wiem, jak wyglądała praca pedagogiczna pana Gutowskiego. Tak, ja już kiedyś, nawet jak pojechałam na, zostałam tylko radną, i pojechałam do Wątkowa, to byłam w szoku, jak zobaczyłam to szkołę. Tak, i taka to jest prawda, bo szkoła naprawdę bardzo przyzwoicie wyglądała w środku. A jeśli chodzi, jak tam wygląda praca pedagogiczna, to ja kompletnie nie wiem, bo nawet po prostu, no cóż, ja to już jestem tyle lat na emeryturze i nie będę się wcinała, jak sobie pan dyrektor czy pani dyrektor organizuje pracę w danej szkole. To on jest dyrektorem i on musi pracować tak, żeby wszyscy byli zadowoleni, żeby dzieci były zadowolone, żeby rodzice byli zadowoleni, ale również, żeby był pracodawca zadowolony. Słuchajcie, tak to jest. No, a i dlatego, proszę państwa, ja osobiście, jak ja bym mnie ktoś powołał na dyrektora i by mi dał dodatek 4%, to bym powiedziała, ja dziękuję bardzo, ale ja dyrektorem nie zgadzam ale się. Ale na to pan wójt liczył, że pan dyrektor zrezygnuje, a pan dyrektor powiedział, że dociągnie do tej kadencji i dociągnął. Naprawdę ciągnął jak koń pod górę to wszystko. Wiecie, jak jest, jak ktoś, jak wieje wiatr w oczy, jak się idzie. Ja wiem sama, bo to przerabiam tutaj w tej radzie. Więc ja wiem, jak to jest. Więc pan Gutowski to też miał, że wszędzie był och, jak teraz pani dyrektor. Chwała za to. Ja się bardzo cieszę, że coś się zaczęło dobrego, że pan wójt tam odwiedza szkołę często. Ja się bardzo cieszę, że wreszcie pan zauważył, że jest szkoła w Wątkowie, bo do tej pory to nikt nie wiedział. Ja musiałam tu z panem Grzegorzem często walczyć, bo nasza szkoła niepotrzebna, bo nie ona jest w ogóle jaki tu poziom i wszystko miało być do zamknięcia. No. A teraz ja słyszę, że to jest same piękne alternatywy. Ja się bardzo cieszę. Panie wójcie, ja panu za to dziękuję. Ale dlatego, jeżeli pan dyrektor, ja powiedziałam, bo przez 4 lata mnie nie zaprasza oprócz albo zakończenia roku, albo rozpoczęcia, no to... Ale ja tu nie wiem, to są wasze relacje, wy się tak pogubiliście, to jak ja się pogubiłem i ja nie będę was godzić, bo to nie o to chodzi. Ale panie wójcie, trzeba było zrobić tak jak... I to są zdania rodziców, bo oni przychodzą do mnie, wie pan, że ja mam z nimi dobry kontakt. I przychodzą mi tak, mógł ten Gutowski sobie dosiedzieć jeszcze te 2 lata, mógł pan powołać, kogo pan chciał. I by było naprawdę, i wszyscy by panu, chwała panu za to, że dociągnął Gutowski do tej emerytury. A tak, ten człowiek, wie pan, jak on się czuje na tym, bo tak jak Marek Wudarczyk. Tak jak Marek Wudarczyk w Sońsku, który był pominięty przy boisku.
Teraz na przykład były nagrody, piękna uroczystość na stulecie szkoły. Piękna uroczystość. Była pani wicedyrektor Agnieszka, ta z Gąsocina, Winnicka. Jakoś nie widziałam jej tam na tej scenie, żebyście państwo tutaj do pani Dominiki, żeby ona dostała to drzewko, to jak to tamten, żeby pani, pan dyrektor Wudarczyk dostał. Nie widziałam tego. Jeżeli ktoś nie przyjeżdża na zaproszenie, to do kogo pani radzi? Ale pani Agnieszka była. Wicedyrektorzy nie dostawali statuetek, tylko dyrektorzy. Tak? Poza tym, pani radna, to, że byliśmy gośćmi i komu pan dyrektor wręczał statuetkę, ale to ja też do nas pretensje, no ale ludzie. Ale nie, ja właśnie mówię do pani Dominiki. No to też i do niej pretensje. No ale chyba pani Dominika jest w radzie. Jeżeli my robiliśmy w Bątkowie, no to było naprawdę było dużo większa feta, bardzo mi się podobało. Tu nie mówię, że źle, bo mi się podobało, byłam zadowolona z tego, że byłam, też czasu nie miałam, ale byłam, bardzo jestem zadowolona, było dobrze. Mankamenty jakieś tam były, jak wszędzie i w ogóle, ale dlatego pan Marek Wudarczyk i tutaj ten Gutowski, no niestety i niepotrzebne panu to, te niesnaski, uważam. Bo to co takie, podzielił pan tych rodziców, którzy są teraz tacy zachwyceni, Boże, co to się teraz dzieje? Jeżeli pan będzie tu wspierał panią dyrektor i będą pieniądze na ocieplenie, będą pieniądze na jakieś tam, nie wiem, dodatkowe. A ja widziałam budżet Gutowskiego, gdzie było na przykład 100 zł na remonty w szkole. Był taki budżet. No to niestety za 100 zł to nawet nie można jednego worka cementu. A oni i te płytki, i ten konserwator nasz zawsze coś tam poprawią. Oni zawsze coś robili. Coś. Także jeżeli było w dokumentach, ja tego nie wiem. To już jest sprawa między panem a Gutowskim. I jeżeli źle zrobił, powinien być za to surowo ukarany. Tak uważam. Jak dobrze. Ale z zewnątrz... Tutaj z zewnątrz, tak jak i pani Alicja mówi, byliśmy. Byłam częstym gościem tam, bo jak na wywiadówki chodziłam, teraz od 2 czy 3 lat nie chodzę, no bo już nie mam takiej potrzeby i nie bywałam tam. Ale słyszę, że były też zmiany właśnie w przedszkolach, co... No nie wiem, źle się zadziało w każdym razie. Słuchajcie, proszę państwa, żeście mi zarzucali, że ja pozwalam jako przewodnicząca mówić na temat nieobecnych. My żeśmy się dziś w ogóle nie spotkali w tym celu, żeby oceniać pracę pana jednego dyrektora czy drugiego dyrektora. My dziś spotkaliśmy się, proszę państwa, żeby rozmawiać na temat tego dodatku dla dyrektora. I ja osobiście, słuchajcie, nie wypowiadam się w tej sprawie, bo ja nie lubię wypowiadać się też o nieobecnych. Ja mogę mieć swoje zdania na każdy temat. Ja mogę powiedzieć, co myślę o panu Kozirze, ale nie o panu Gutowskim, bo jego nie ma i nie będę się o nim wypowiadać. My żeśmy się dziś spotkali, żeby ustalić, bo żeśmy wszyscy byli za tym, żeby przenieść tą uchwałę i zorganizować posiedzenie Komisji Oświaty. Ja zorganizowałam jak najszybciej, żebyście wszyscy państwo byli na tym posiedzeniu i bardzo proszę, żebyśmy skończyli wypowiadać się teraz, bo to przechodzi. Słuchajcie, ja tego nie mogę słuchać jako nauczyciel, jak się mówi i na Soński, na inne. Ja nie będę się do tego włączać, bo ja nie znam pracy pedagogicznej w tych szkołach. Kompletnie nie mogę się na ten temat wypowiadać. Ja tylko chcę powiedzieć, że ja jak to przeglądałam, mi się to nie podobało, że widełki zaczynają się od 4% i teraz wzrosły do 80%. I uważam, że 4%, tak jak powiedziałam, że jakby mi ktoś zaproponował stanowisko dyrektora i dał 4%, to ja bym podziękowała. A uważam, że 80% jest to za wysoka stawka dla dyrektora. Chociaż jest to praca ciężka i dlatego jak tu przyszłam do was, to zasugerowałam, porozmawiałam z dyrekcją ze szkoły podstawowej w Gąsocinie, tylko i wyłącznie, i wiem, że oni mają 12 oddziałów, a jest jeden dyrektor i są 2 budynki. To trochę sobie zaczęłam myśleć, czy, ale może, jak na początek, bo przecież ta dyrektor dopiero co została panią dyrektor, więc może, niech będzie 60 najwyższe, chociaż tu bym się zastanawiała, czy nie dać 70, bo to już jest
troszeczkę trudniej. Są dwa budynki, jeden dyrektor, ale kochani, nie 4%. I po to, żeśmy się spotkali. Nie będziemy rozmawiać na temat ludzi, których tu nie ma. Ja nie chcę tego słuchać i bardzo proszę, no tak żeśmy to... Ale my po ja się nie... Ale po to jesteśmy i właśnie po to jesteśmy. Ale ty nie możesz słuchać. Ala, przecież my też mamy sprawozdania. Tak. O egzaminach, o różnych rzeczach. Ale to nie jest ocena. To nie jest ocena. Tu pan Grzegorz kiedyś tam, żebyśmy... Że, momencie. Że egzaminy w szkole na przykład takie powinniśmy tam nauczycieli troszeczkę, bo słabe wyniki. I też możemy o tym rozmawiać. Widzimy egzaminy z matematyki, z angielskiego. My mamy prawo na ten temat rozmawiać. Nie pouczać nauczycieli. Chcę powiedzieć, że myśmy, gdy były wyniki, bo też się zatworzyłam tym, bo zawsze to słyszałam, że szkoła niestety w Sąsku jest na wysokim poziomie, w Gąsocinie to samo, w Bątkowie też i trochę mi zatworzyły te wyniki. Dlatego byli poproszeni wszyscy dyrektorzy, wypowiadali się na ten temat, bo mnie samo to też zatworzyło. Ale jak wygląda praca w danej szkole, ja absolutnie do tego wtrącać się nie mam zamiaru. Tam jest dyrektor szkoły, tam są nauczyciele, którzy są super przygotowani, mają pedagogów, mają psychologa od tego roku. Oni sobie na pewno super poradzą, a nie my radni będziemy teraz ich tam albo oczerniać, albo windować, że ktoś super. Ja się w to mieszać absolutnie nie mam zamiaru. Absolutnie. My żeśmy, proszę bardzo, chciał pan ja się... jeszcze raz uważam, jak pani przewodnicząca, że po to, żeby się zebrali na premium dla panu dyrektorów. I uważam, że weźmie pani z oczu tego paniaca. Pani przewodnicząca, bardzo proszę. Ja chcę powiedzieć. Bardzo proszę. Ja nie jestem w jakiejś prywatnej, tylko jestem w urzędzie gminy i ja sobie nie życzę. Tak. I ja osobiście, mnie się nie życzę sobie. Bardzo proszę. Ja może poproszę. Chodzi sobie, spaceruje. Tak. To nie jest jakieś gimno. Widać tego człowieka i ja sobie tego nie życzę, pani Wendy. Ja też pana popieram w tym wypadku, bo mnie to też bardzo irytuje. Jak pan Kozyra się porusza, nie wiem jak to jeszcze my możemy być nagrywani. Wolałabym, żeby było nagranie puszczone, żeby pan Kozyra mi nie przeszkadzał, bo on mi ciągle przeszkadza, a nazywając mnie na panu, to chcę państwu powiedzieć, że przeżyłam 70 lat i nawet minimum nie byłam narąbana. To jest oszczerstwo. Ale cóż, ja pójdę do sądu, ja już kiedyś się wypowiadałam, że ja do sądu nie pójdę. Może mi ubliżać, ile chcę. Ja na swój autorytet pracowałam już wiele lat. I ja narąbana w życiu nie byłam. I nie wychodziłam narąbana od pana wójta, bo przyjeżdżam przed każdą sesją z kolegą Wodzińskim i nigdzie nie chodzę, żeby się narąbać, bo to mnie nie interesuje. A pan Kozyra mi bardzo ubliża. I wymienia moje nazwisko, no ale ja jestem bezradna, no przecież ja jestem kobietą. Ja jestem kobietą i kochani, mnie może to tylko denerwować. Panie wójcie. Może pani poprosić, żeby gość sobie usiadł, jeżeli nie, to trzeba zrobić przerwę, wezwać policję i koniec. Dokładnie. Bardzo proszę, żeby pan Kozyra usiadł. Czy możemy, żeby to było, żeby pan Kozyra mógł to słyszeć? To bardzo proszę, ja mam włączony mikrofon, mam głos bardzo donośny i na pewno pan słyszy, co ja mówię. Ja zawsze mówię to, co czuję. Czy pani widzi odsunięty mikrofon od wójta? Wójt się wypowiadał kilkanaście minut i nie mówił do mikrofonu. Pani dopiero w tej, pani dopiero w tej chwili przesunęła się do mikrofonu. A ja chcę mieć to nagrane, co tu się dzieje. Ja bardzo proszę, jeśli to wyszła inicjatywa od państwa radnych, bardzo proszę, żeby pan Kozyra usiadł na swoje miejsce i na mnie przeszkadza. Pani przewodnicząca, to pan wójt, jak będąc radnym, spowodował, że pan Kozyra zachowuje się tak, jak się zachowuje. Więc... Ale teraz jest panem wójtem i ja muszę szanować to stanowisko, jak jestem radną. A ja słyszałem, że to pan Piotrowicz. Ja nie rozumiem. Ja nie rozumiem, człowiek radny starszy i bierze przykład młodszego.
Niech pan usiądzie i niech pan spokojnie usiądzie. Pani radna, ja mam prawo mieć nagranie z tego, co tu się mówi. Wy mówicie poza mikrofonem, mikrofon jest tam, a wy mówicie 5 metrów od mikrofonu. Wójt ma mikrofon odsunięty, żeby też nie było na głośnikach. Jeśli będzie wszystko na głośnikach, ja będę siedział bez ruchu tutaj. Tak, bardzo proszę. Niech będzie na głośnikach. To ja pani wyjaśniam, że ja będę siedział pod głośnikiem. Nie łamałam przecież na trewie, że się narąbałam i nigdy nie piłam alkoholu, żeby się narąbać. Przecież nie to jest przedmiotem tego posiedzenia. Proszę do mikrofonów mówić. Proszę zająć. Proszę mówić do mikrofonów. Ja mówię cały czas. Wójt nie mówi do mikrofonu, radni nie mówią do mikrofonu. A ja chcę mieć nagranie i mam do tego ustawowe prawo. To ustawodawca pani dyktuje, Sejm. Ja mam prawo mieć nagrane, co pani myśli. Dobrze, słuchajcie kochani, ja bardzo proszę, żeby pan konsyral zajął swoje miejsce i na mnie przeszkadzał, bo widzę, że wszyscy państwo radni są poddenerwowani. Ale nie ma co nakręcać sytuacji. No dlatego ja też nie chcę nakręcać. Ja nie chcę policji. No właśnie. No. Dlatego bardzo proszę, pan Muszyński chciał coś powiedzieć. Proszę. Chcę powiedzieć, żeby nie po to, żeby się zebrali, żeby tutaj nazwiskami mówić o kimś, jak ten ktoś nie skarży się nam. Ani nam, ani panu wójtowi, ani na sesjach czy radach, że ktoś ma krzywdę. Tylko zebraliśmy się ogólnie, żeby ustalić te widełki. A widełki to tak jak premia, moim zdaniem nie ma od, tylko powinno być od 1% do 80% na przykład. Tak jak jest, niech tak zostanie, nie od 4, tylko od 1, albo od 0, nie od 1. I wtedy pracodawca ustala, bo to nie jest na rok, na dwa, tylko co miesiąc, tak panie? Na kwartał, tak? No i moim zdaniem, tak jak to trzeba tak patrzeć, jakbyśmy mieli sami prywatną firmę i mieli pracowników. No i czy się wychodzi na te 20%, to czy się leży, czy się robi, czy się leży. 20% się należy. Muszyński się wypowiedział. Ja jeszcze bym bardzo prosiła swojego kolegę, pan Tadeusz Bolicki. No, proszę. Dziękuję bardzo. Działa to? Panie to się. Podchodzę tu dlatego, żeby nie tyle spełnić widzimy się pana nagrywającego, tylko czy nam się to podoba, czy nie, to on ma prawo nagrywać. Już żeśmy to przerabiali w poprzedniej sesji, gdzie byli ochry, jachy. Co ten pan robi? No jesteśmy publiczni i trzeba to przyjąć. Po co to się? Po co tu się denerwować i wyciągać, otwierać otwarte drzwi? No tak, tak może być. No. A jakie metody stosuje pan konsyla? To jest inna kwestia. W swoich tekstach, w swoich komentarzach, ale nie o tym. Ja myślę, że trzeba po prostu przyjąć, że ten pan, jak i każdy inny, ma prawo na posiedzenie komisji i no i upublicznić to. Jeszcze raz mówię, wielu z nas, czy wielu osobom to tak, może jest to trudne, może jest to takie nie przykryć takiego działania, ale teraz do tego, co
o czym dyskutujemy. Ale o czym pan mówi? On nie obieganie. Czy ktoś wyprasza tego pana? Nie. Tylko mówię wyraźnie, żeby nie tańczył po sali. Tylko usiadł się, nie chce siedzieć i do jutra. Twierdzisz, że mnie słychać stąd czy z innego miejsca, więc dobrze by było, żebyśmy się wypowiadali o mikrofonu i będzie siedział. Dokładnie. Dobrze, mogę powtórzyć, bo ja należę do ludzi odważnych. Ja nie wchodzę nikomu po paluszku. Nie dosłyszałem, co pan powiedział, być może trzeba odpowiedzieć. W takim razie, proszę państwa, przepraszam. Podchodźmy do mikrofonu i wtedy będzie spokój. Nikt nie będzie nikogo rozpraszał i będzie w porządku. Dlatego tu przyszedłem. Chciałem, zanim jeszcze powiem to, co być może już mówiłem we wtorek, panie wójcie, na jaki czas jest teraz przyznawany dodatek funkcyjny? Nie wiem, czy nie na przykład, ale musiałbym działać. Ja pytam, bo na przestrzeni zmienną. Ustalmy może, dobrze byłoby, bo ja wiem, że emocjonalnie często padają różnego rodzaju stwierdzenia, ale zgadzam się z tym, co tu było, to co przewodnicząca komisji, to co pan Kuszyński mówi. W zasadzie to nie po to jesteśmy tutaj, żeby oceniać relacje pomiędzy byłem dyrektorem Szkoły Pątkowej, a wójtą. Jest to już pewna zaszłość. Było Wojtek, sądzę, tak przynajmniej słychać, postępował zgodnie z prawem, trzymając się tego, co ma napisane w tej uchwale dotyczącej przyznawania dodatków funkcyjnych. No i to wykonywał. Jeśli mógł od takiego poziomu, tak zrobił, miał, jak tłumaczył, tak to zrozumiałem, tak to odebrałem, tak to zrozumiałem, miał tak, podstawę, tak mówię. Proszę państwa, dyrektor szkoły, to jest przede wszystkim odpowiedzialny za to, co się dzieje. Ja zawsze się bardzo bałem, ale przeżywałem to, martwiłem, ażeby nikomu się nic nie stało złego. Pomijając kwestie czysto dydaktyczne, ażeby młody człowiek, który przekracza progi szkoły, zostaje upuszczony w dobrej wierze przez mamę, tatę czy innego opiekuna, przychodzi na ileś godzin do tej placówki, żeby czuł się bezpiecznie. Bo tego oczekują przede wszystkim ci, którzy go tam odsłali. Jeśli nie ma pewnego bezpieczeństwa, szeroko rozumianego bezpieczeństwa w szkole, to jest źle. Od tego czasu, dlatego dla mnie priorytet uczennica, ja miałem nastolatków, który w głowach buzów, od 14 do 16 roku życia. Dlatego też to, że ten młody człowiek, niezależnie od wieku, czy on ma 7, czy on ma 9, czy on ma 15, bo teraz do tego poziomu wiekowego mamy uczniów w szkołach, żeby on czuł się bezpiecznie. I to przekonanie muszą mieć także rodzice. Czy szerzej rozumiani opiekunowie prawa. A kolejną kwestią to jest dopiero ta dydaktyka i inne kwestie związane z szeroko rozumianym wychowaniem. Dyrektor szkoły odpowiedzialny, bo tu nie ma co ukrywać, dyrektor szkoły jest odpowiedzialny za wszystko, co się stanie. Dobrego wzoru. Oby tego złego było jak najmniej, a najlepiej w ogóle. Nie wiem, czy to jest możliwe osiągnięcie. Dyrektor szkoły z racji pełnionej funkcji, już zaraz przejdę do tego, co myślę o dodatku, ma zniżkę obniżone pensum, czyli zniżkę obowiązkowych zajęć dydaktycznych. Dlatego, że ma tę funkcję dyrektora szkoły.
No i w zależności od tego, ja też w tej chwili, minęło lat już sporo, jak siedziałem w tym środku tego, ale różnie to się dzieje. No ale obniżka obowiązkowego wymiaru lekcji, mówię tak prostym tekstem, jest znacząca. Jeśli na przykład nauczyciel ma obowiązek 18 godzin w tygodniu dydaktycznych, bo tyle składa się na etat, no to dyrektor ma na przykład 6, 5, 4. Także to jest obniżka znacząca. To jest ten jeden element, który ma w jakimś stopniu zrekompensować tę ogromną odpowiedzialność bycia dyrektorem. A drugi element to jest ten specjalny dodatek funkcyjny. Tu pytali Państwo, jak jest w innych gminach. No może to jest dobra wiedza, jak jest, ale czy ona jest tak ważna i potrzebna? Nie jestem przekonany. Bo to się ma różnie. Tak jak różne są gminy, biedniejsze, bogatsze, różna specyfika szkół, różne uwarunkowania środowiskowe. No ale nigdy nie słyszałem, a mam znajomych kolegów w różnych częściach Polski, także w tej części południowej Polski. Nigdy nie słyszałem, że dyrektor w dodatku funkcyjnego pobierał na przykład 80%. Nie. No nie słyszałem wcześniej. A sądzę, że gdyby tak było, wiedział. Ale absolutnie nie zgadzam się z tym, co sformułował pan Grzegorz, żeby od 1%. Po co? No po co? Jeśli każdy dyrektor, któremu z jakiegoś powodu wójt, burmistrz, prezydent proponuje przygotowanie się do tej funkcji, no liczy na to, że jego zaangażowanie będzie również w jakiś sposób rekompensowane dodatkiem pieniędzy finansowych. To jest oczywiste. Bo to jest odpowiedzialność. To jest, zwłaszcza w okresie jakiejś reorganizacji, jakichś zmian, to jest dużo potrzeba kreatywności, pomysłów, zaangażowania czasu. Zresztą ci, którzy, a większość z Państwa nie pracowała w szkole, tylko ze szkołą miała do czynienia jako uczeń, uczennica. Ja to nie odkryję, ale jeśli powiem, że praca z nauczycielami to nie jest praca łatwa. Nauczyciele to jedna z trudniejszych grup do ogarnięcia. Bo nauczyciel to jest jakieś skrzynienie zawodowe, ale każdy nauczyciel, czy prawie każdy nauczyciel, to osoba, któremu się wydaje, że no ja to jestem tak mądry, taki wszechwiedzący. Tak, być może jesteś mądry, jesteś mądra, no ale w jakimś kręgu, w jakimś zakresie. Niekoniecznie musi to obejmować jakiś szeroki spektrum. Niekoniecznie. Także praca z nauczycielami jako ich przełożony, jako ich organizator na pewno nie należy do tych łatwych. I to także trzeba wziąć pod uwagę. Już kończąc, żeby nie zarządzać słuchającym, bo jeśli ktoś się wyłącza, to znaczy, że wystarczy. Także myślę, że 20-60 to byłoby rozsądne. Dziękuję. Proszę bardzo, proszę Państwa, kto jeszcze z radnych? Może Pani Dominika wygłowie się też, jak uważa, proszę. Pani Zeta, będzie przysunąć Pani. Proszę.
dyrektora jest ciężką pracą, ale to wójt jest pracodawcą i wójt ustala, jakie te widełki przyzna dyrektorowi. Dyrektorowi danej szkoły. Ja uważam, że to jest sprawa dyrektora, sprawa wójta, ile przyzna dyrektorowi za... No, a my musimy ustalić. Tak. Ale ustalamy. Czy pan chce tej sprawy zabrać głos? Proszę bardzo. Pani przewodnicząca. Ja chciałem powiedzieć tylko, że no wiadomo, że jak wójt ma większe widełki, to może bardziej wypływać, jak ma mniejsze, mniej, ale czy 4% to wystarczy, no chyba jest to za mało. Można się zastanawiać, czy 80 jest za dużo, może i tak. Aczkolwiek tak to w tej chwili pan wójt mówi, że dyrektorzy mają 60% dodatku. Czyli w tej chwili robimy przy przyjęciu, że będą mieli najwyższe. Czy może zostawić jeszcze jakiś margines, żeby można było podnieść do 70 na przykład? Dziękuję bardzo. Dziękuję. Czy jeszcze ktoś z państwa chce się wypowiedzieć w tej sprawie? Bo na przykład dyrektorzy mieli motywy, a jeden ma tyle, a drugi ma tyle. Ale jak będziemy zrobili te 60, to będzie maksa. Ja to potwierdzę, że każdy ma swoje, każdy ma prawo. Od 1% do 80%, to będzie taki środek. I wcale wtedy mówił, że może taki trafić, taka osoba, że może trafić na 1%. W tym miejscu się może znaleźć. Bo musi dać 20%. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Czy ktoś jeszcze z państwa, pan Wyprowicz, czy coś się chce wypowiedzieć? Proszę bardzo. Ja popieram zdanie pana Kuczyńskiego, pani Grabowskiej, że 20-60% będą to sprawiedliwe. Dziękuję. No, tak jak żeśmy proponowali na ostatniej sesji, ja wyszłam za propozycją 20-60, ewentualnie, tak jak powiedziałam, że w takich trudniejszych przypadkach, nie wiem jak tu pan wójt się do tego dostosuje, ale ewentualnie, jeśli nie ma zastępcy, to mogłabym, że od 20 do 70%. No w dalszym ciągu mówię, że 4% to dla mnie no, za bardzo, no za poniżająca nawet według mnie stawka wyjściowa. No ale to tylko takie jest moje zdanie. Bardzo stara, to chyba może właśnie go wynagrodzić jakimś wynagrodzeniem, jakoś wynagrodzić. No jeszcze, tak, proszę bardzo. Chciałbym jeszcze dodać to, że ale tak, pracodawca wójt ma narzędzia jeszcze, żeby szczególnie wyróżniających się, szczególnie zapracowanych dyrektorów wynagradzić. Jeszcze wynagradzić. Przecież każdy z nas wie, o czym mówię. Są fizyczne okazje ku temu, żeby dyrektora dodać nagrodę, czy to przy okazji edukacji narodowej. Jeden dyrektor siedzi, drugi. Październikowego święta. Przy innych okazjach, przy zakończeniu roku szkolnego, rozpoczęcia roku szkolnego, to jest, tutaj nie ma. Nie mogę rozmawiać, jestem na. Nie ma barier, które by nie możliwe. Ale jeszcze jedno chciałem powiedzieć. Sobie i państwu. My możemy się tu nagadać, liczne propozycje składać, ale przecież nie wiem, czy jesteśmy tego w pełni świadomi. To, co my tu proponujemy, to nie jest oczywiste, że to tak będzie. Wójt zaproponuje po rozpoznaniu, po usłyszeniu tego,
Sądzę, że te dzisiejsze głosy, no jakieś tam, przynajmniej w sensie takim psychologicznym, moralnym, jakieś znaczenie mieć powinni, czy będą się okaże. To wolę zaproponuję te wideoki. Na sesji będzie to, przed sesją materiału będzie to widać. To są tylko nasze dzisiaj rozważania i sugestie. Musimy być tego świadomi. Dlatego, proszę Państwa, ja prosiłam wszystkich Państwa o wypowiedzenie się w tej sprawie, żeby Pan Wójt miał obraz naszej sprawy, to co my myślimy w tej sprawie, a jestem tego świadoma i wiem, że no niestety te wielkie ustawi Pan Wójt. Jeszcze bardzo proszę Pana Wójta, jeśli chce coś powiedzieć. Szanowni Państwo, tak, to co Pan Tadeusz powiedział na końcu, oczywiście dzisiaj rozmawiamy. Ja słucham Państwa głosów i biorę je pod uwagę i wezmę je pod uwagę. Na pewno ani się Państwo ze mną nie zgodzicie w 100%, ani ja z Państwem, natomiast mam nadzieję, że dojdziemy, chociaż nie musimy, bo nie ma takiej potrzeby, do porozumienia, to będzie wspólne nasze stanowisko. Drodzy Państwo, jest ważna kwestia. Bo o tym się zapomina, wszyscy są tak, rzeczywiście dzisiaj już tak emocjonalnie, chociaż zupełnie niepotrzebnie. Natomiast są kwestie jeszcze poboczne, a co na przykład z tymi kwestiami pobocznymi? Proszę zwrócić uwagę na 1 stycznia 2023. Później lipiec 2023. Wzrastają nam najniższe krajowe. Podstawowe wynagrodzenie osoby z najniższym uposażeniem, no czytaj osób, prawda, czy na kuchni, czy obsługi w szkole przy 20-letnim stażu, to już będzie 4000 albo 4400 brutto podstawowego uposażenia. Do tego już wiemy, że nauczyciele no, protestują, będą protestować i najprawdopodobniej od stycznia pojawią się kolejne podwyżki dla nauczycieli. To jest druga ważna rzecz. Trzecia, proszę Państwa, pomiędzy, bardzo często, co Pan Tadeusz wspominał, dyrektor tak naprawdę nie powinien mieć dodatkowych godzin. Może mieć maksymalnie 5. W uzasadnionych przypadkach pracy nauczyciela może wziąć dodatkowe godziny, ale to się różnie zdarza. Więc różnica pomiędzy bardzo często nauczycielem, który ma no, tego 18 niekoniecznie, bo dochodzą kolejne godziny dodatkowe, wychowawstwa i tak dalej, jeszcze inne godziny, które teraz przepisy zmieniają, bardzo często nauczyciel w stosunku do dyrektora ma niewielką tą dysproporcję, 1000-1500 zł brutto pomiędzy nauczycielem a dyrektorem. Nauczyciel, który ma 20 kilka godzin w tygodniu, a dyrektor, który pracuje 8 godzin dziennie, czyli 40 godzin w tygodniu, plus oczywiście wszystkie inne kwestie. I teraz, to nie to ukrycie. Państwo obserwujecie, widzicie na naszym przykładzie też, na przykładzie innych samorządów, gdzie organizowane są konkursy. Ostatnio Ciechanów, kilka konkursów. Albo się nie zgłasza nikt, albo zgłasza się jeden kandydat. A no dlaczego? No dlatego to, co Pan Tadeusz słusznie zauważył. Jeżeli ktoś się już zdecyduje być dyrektorem, to oczywiście przy całej odpowiedzialności pracy, no musi mieć wynagrodzenie. Inaczej lepiej być nauczycielem i mieć 1500 zł mniej i mieć połowę godzin mniej i mieć połowę obowiązków mniej i święty spokój, niż za 1500 brutto, czy nawet 2000 brutto więcej od nauczyciela pracować 3 razy więcej. I na to, proszę Państwa, trzeba też zwrócić uwagę. To nie są moje fanaberie, bo ja Państwu to przedstawiam dziś. No, ja myślę troszeczkę z wyprzedzeniem do przodu. Tak jak myślę, wszyscy się staramy też w skali gminy myśleć, co będzie za pół roku, co będzie za rok. I ten temat za chwilę od stycznia się pojawi, a jest październik. Będzie sesja, zanim to wejdzie w życie. Poza tym, tak jak mówię, te dodatki, które są przyznane, nie chcę strzelać, muszę sprawdzić, czy było na Senat.
dane, no to one się skończą z początkiem przyszłego roku. Więc to są też kwestie, które i obecni dyrektorzy biorą bardzo pod uwagę. Nie oszukujmy się, bo no, dzisiaj wszyscy musimy żyć i trzeba żyć. Decydują się na funkcję, czy będzie, czy nie. Oczywiście jest to też funkcja, którą w jakiejś mierze społecznie się pełni, bo jest się reprezentantem i nauczycieli, i rodziców, i poszczególnej placówki, ale to wynagrodzenie również ma znaczenie przy tym wszystkim, co się dzisiaj właśnie dzieje, od czego zaczęliśmy. Czyli od razu, no tutaj wójt to wójta, ale wszelkie sprawy wina dyrektora, tak jak zresztą wina wójta, zawinił dyrektor, bo jakieś dziecko jest niezadowolone, bo zupa była za zimna, zawinił dyrektor i tak dalej, i tak dalej. To jest to samo, co z wójtem. Więc no, te wynagrodzenia też muszą być adekwatne do tego, co dzieje się dzisiaj. Więc bardzo proszę zwrócić na to uwagę. Kolejna kwestia to rzeczywiście to, co Państwo też mówicie. To jest jakieś narzędzie dla mnie, dla wójta. I realnie to ja z tego narzędzia korzystam. Państwo przyjmując uchwałę, na tym ta jakby Państwa sprawczość się kończy, po później czytanie ja, patrząc na to, jak rzeczywiście funkcjonuje placówka, co się dzieje i tak dalej. Tu troszeczkę nie mogę tego jeszcze zrozumieć, bo jeżeli uważamy, że ci dyrektorzy to są moi, a nie mogą mieć 1%, a może bym im nawet chciał dać, no to tego jeszcze do końca nie wiem, ale postaram się zrozumieć Państwa podejście do tej kwestii. No dla mnie tym bardziej jest to, że jeżeli ci ludzie są moi i to ja mogę tym moim w cudzysłowie dać 1%, no to widocznie albo będą na to zasługiwać, albo nie będą. Ale to oczywiście uchwała dzisiaj jest, będzie może inny wójt, inna rada, a może my za jakiś czas będziemy myśleć o tym, żeby to zmienić. To jakby kolejna kwestia. Ja, drodzy Państwo, już zbliżając teraz do propozycji. Uważam, że te 20% to jest za dużo na start. I jeżeli uważacie Państwo, że 80% to za dużo, no to po tych głosach jestem też skłonny stwierdzić, że może być to za dużo. Proponowałbym w takim bądź razie. No to co się jest tutaj? Dyrektor i do 12 oddziałów i od 13, żebyśmy zrobili widełki od tych 5%, czyli 5% do 70%. I w tej szkole od 13 oddziałów, bo to jest naprawdę różnie. Raz jest, raz nie ma, też zrobić od 5 do 70%. Nie do 80%. Jeżeli uważacie, że 80% to za dużo, to prosiłbym, żeby było to 70%, patrząc, tak jak mówię, na wzrosty tych wszystkich wynagrodzeń. Kolejne to są przedszkole, bo o tym i to rzeczywiście zapomniałem też chyba zbyt szybko, o dyrektorach przedszkoli. To też jest odpowiedzialność, to też jest, proszę Państwa, trudna praca. Proszę mi wierzyć, ja z dyrektorami przedszkoli mam bardzo dobry kontakt. I my jako rodzice, no ja staram się już też niekoniecznie, ale wiem, że masa problemów płynących od rodziców w przedszkolach, no bo każdy te swoje dziecko posyła do przedszkola i chciałby, żeby no było zaopiekowane jak najlepiej. Naprawdę tam wszyscy się starają w tych przedszkolach, a i tak jest zawsze coś, co zdaniem rodziców jest w tym przedszkolu, czy w dyrektorze, czy w obsłudze, nie tak. Ponownie prosił, żebyśmy też zwiększyli wynagrodzenia dla dyrektorów przedszkoli. No to zróbmy również te widełki od 5% do 60%, żeby w jednym i drugim przypadku było od 5 do 60%, jeżeli chodzi o te stanowiska. Jeżeli chodzi o wicedyrektora, póki co mamy jednego w sądzie. I pewnie ten sąd będzie. Ja zastanawiam się tutaj, proszę Państwa, Pani Przewodnicząca, na razie ten sąd funkcjonuje. Ja bym chciał, żeby on funkcjonował bez wicedyrektora. Natomiast jeżeli będą się pojawiać takie sygnały, że sobie Pani Dyrektor nie daje rady, no myślę, że wtedy będziemy o tym rozmawiać.
na tą chwilę no, funkcjonuje to. Myślę, że żadnych tam negatywnych sygnałów nie odbieramy, że ze względu na brak wicedyrektora coś jest zaniedbywane. Więc tu bym zostawił to na chwilę obecną tak jak jest. Wychowawca klasy. Tutaj pan Tadeusz podnosił tą kwestię na sesji i tak jak wspominałem, wydaje mi się, że jest to dobre wynagrodzenie, natomiast sprawdzę jak jest w innych gminach. Bo rzeczywiście nie zrobiłem, ale to też słuszna uwaga pana Tadeusza. Każdy samorząd jest inny. My jesteśmy inni, są inne samorządy, dysponują innymi środkami, patrzymy na siebie, na to nas stać. Jeżeli będą to jakieś znaczne dysproporcje, że nasz samorząd ma wychowawca 300, a inny ma 500, no to oczywiście będziemy to weryfikować. Natomiast uważam, że pewnie to my mamy spośród wszystkich samorządów już dość wysoką tą stawkę, więc zweryfikuję. Jeżeli będziemy mieli za nisko w stosunku do innych, to podciągniemy. Jeżeli będziemy mieli dobrze, to proponowałbym również, żeby to pozostało, żeby to pozostało. Aczkolwiek bardzo proszę, żeby Państwo też weryfikujecie, dzwonić do mnie, podpowiedzieć, gdzie, w jakim samorządzie wychowawca, na przykład ile wychowawca klasy, ile ma. Nauczyciel opiekujący się oddziałem, no to jest to samo 300 zł. Opiekun stażu 100 zł, nauczyciel konsultant 100 zł, doradca metodyczny 100 zł, no i mentor, to co mówiłem, pan prezes miał tą prośbę i propozycję, żeby podnieść. Oczywiście pozostawia to do uznania naszego. Tu mogę powiedzieć, bo akurat o tym telefonie zweryfikowałem, na przykład opinokura górna, mentor ma 75 zł. U nas jest 100 zł. Więc no tutaj możemy, ja myślę o kwotach 20-30 zł. I tu możecie Państwo podpowiedzieć, co na ten temat chcielibyście więcej. Myślałem, że dla dzieci jest jakoś tam. Tak. To są oni opiekują się jak tymi nowymi, coś takiego. Starszy opiekuje się młodszy. Jest jedna osoba w gminie? Nie. Każdy jest placówce. W każdej placówce jest mentor dla... No to się tak pojawiło. W każdej placówce jest starszy nauczyciel z mentorem dla młodszego nauczyciela. Odpowiednio według jego stażu i tak dalej. To jest wszystko zapisane w przepisach. Trzeba było sobie to dokładnie robić. Ale to jest jednoznacznie wątkowie. Ja być może jestem mało słabo łapiący, ale nie ma młodego nauczyciela i jest mentor w szkole. Nie, jest. Jeżeli przychodzi młody, to ma swojego mentora. Swojego mistrza. Tak. Wybierają miejscowość pod ręką na marszkach, to kim się będzie tego opiekował, z takim opiekunem. Jest to będzie odpowiada. To jest tak, jakby robił to specjalizację. Starszy lekarz. Ludzie, rozmawiamy o stanowisku. Ale ja w dalszym ciągu nie powiem. A ja to się zaśmiał, to jestem leśny. Dobra. Nie ma nauczycieli, bo ja nawet pytałem, czy są jacyś młodzi. Usłyszałem, że nie. Jest mentor w szkole, który musi mieć 120-100 miesięcznie? Jest, to są ci nauczyciele, którzy mają pierwszy ten stopień swój, albo drugi stopień. Ja się nie chcę teraz tutaj, bo musieliśmy zagłębić się w przepisy, albo jest pierwszy stopień, prawda, tego wykształcenia, bądź drugi i w tym stopniu wszedł teraz mentor dla takiego nauczyciela. A takich mamy, których w pierwszym stopniu, w drugim stopniu wykształcenia tacy nauczyciele są. No tak. Na opiekun stażu to jest oczywiste. Ja wiem. Teraz już nie wiem, bo większość nauczycieli, większość kadry pomijając osoby, które już wchodzą, większość kadry osiągnęła określone pozycje i to do najwyższych. Ale znaczna część. Tak. Czyli są nauczycielami karabinowymi bądź dyplomowymi. No i tam są opiekunowie stażu.
Nauczyciel konsultant, natomiast teoretycznie jest to w tej chwili dla mnie, bo nie wiem, jak to w praktyce się przekłada w szkole, w naszych szkołach funkcjonujących na terenie dni, tam są nauczyciele konsultanta. Doradca metodyczny, jak mieć pracowanie, jak doradca metodyczny to wprawdzie w innych strukturach. Były to działy doskonalenia nauczycieli i w takim oddziale ja miałem, byłem zatrudniony jako nawet na godziny swoje miałem w określonej szkole. I brałem przechodzę do tego mentora, bo jeśli nie ma młodych ludzi zatrudnionych, to nie ma mentorów. Nie. 1 września 2022. No to kim, dla kogo ten mentor będzie w nocy? No to nie będzie. To nie będzie. To nie ma. Jeżeli potrzeby nie będzie, to mentora też nie, ale my musimy w uchwale to mieć. Bo jest uchwała to będzie. Niekoniecznie musi być w szkole. Sam piszemy o sobie, że on jest mentorem, ja muszę być własny co miesiąc. Nie. My takie sytuacje już mamy, że tych mentorów mamy dla tych nauczycieli z najniższym wykształceniem. Tak? Te sytuacje są już. Natomiast będą od przyszłego na przykład września, no bo nie będzie tego młodego nauczyciela, to będzie kolejny awans zawodowy i ten mentor już nie będzie potrzebny, no to wtedy nie ma mentora. Ale teraz mamy taką sytuację, że ten mentor się pojawił. To jest w ogóle dobrze, tak jak Państwu mówiłem, pan minister Czarnek wprowadził coś swojego, żeby było od siebie i powstał mentor, który ma doradzać temu nauczycielowi z tym najniższym. Nie, po prostu krótko mówiąc, chodzi o to, że jeśli komuś się daje dodatek jakiś, to żebyśmy wiedzieli. Za pracę. Za pracę. Tak. Nie tylko, że zapisać. Musi być osoba do nadzorowania. O to chodzi. No ja jeszcze się wypowiem, słuchając tu i pana wójta. No tak, jeśli chodzi o dyrektora przedszkola, to też bym była za tym, żeby podnieść do 60%. I też uważam, że jest to praca tak samo ciężka, tam są małe dzieci. I bardzo odpowiedzialna, tak. Także też jestem bardzo za tym, żeby było 60. Dalej się upieram, dla mnie 5% ta pierwszy pułap to jest za niski. Mogłabym, gdyby była taka uchwała, poprzeć od 10 do 70%. Jeśli w takich przypadkach, kiedy dyrektor nie ma zastępcy, jest sam i musi borykać się sam z tymi swoimi problemami, ma więcej pracy. Jeśli chodzi jeszcze o wychowawcę klasy, ja mówiłam, żeby chociaż było 350 zł i w dalszym ciągu upieram się, że jednak ta praca nauczyciela to nie jest też taka prosta i dyrektor, jeśli ma zespół dobrych nauczycieli, to ta szkoła błyszczy, bo ma dobrych sportowców, mają osiągnięcia sportowe, ma dobrych polonistów, osiągają bardzo dobre wyniki. Na egzaminach tak samo z matematyki, tak samo z językiem obcym i z każdym innym przedmiotem, to później uczniowie wypowiadają się na temat danej szkoły. Jest tyle różnych uroczystości, gdzie właśnie często dyrektor zbiera to żniwo, że jest tak pięknie, a jest to wielogodzinna praca nauczyciela, naprawdę bardzo ciężka praca. Także ja jestem za tym, żeby, no może jeśli pan wójt to uwzględni, no ja po prostu to sugeruję. Według mnie mogłoby być podniesiona ta stawka za wychowawstwo chociaż do 350 zł. To jest praca ciężka, to nie jest tak, że wychowawca pracuje 18 godzin. Absolutnie. Ja jak jechałam z dziećmi na wycieczkę, to byłam najszczęśliwsza, jak podjeżdżałam pod szkołę i dzieci szczęśliwie wyszły i nikomu nic się nie stało. A ktoś powiedział, że nauczycielka pojechała za darmo, bo oczywiście nauczyciel nie płacił, bo dawali nam prowizję na nauczycieli, nigdy nauczyciele nie płacili, ale ogromny obowiązek. A każdy wychowawca musi organizować dla dzieci wyjazdy, bo wtedy jaki mamy stan wychowawca? Nijaki.
a ogromna odpowiedzialność w każdym celu i dużo, dużo racji niestety ten nauczyciel biedny też ma. Także ja też popieram wielu nauczycieli. Może być tak uporządkowanie w sensie pomysłu oświaty i może tak od początku. Co byśmy zaproponowali i żebyśmy to przegłosowali? Tak? Dyrektor szkoły 2060, taka padła propozycja. Czyli to czy pasuje? Czy pasuje to? Ja sugerowałam na początku, jak mówiłam, że dla mnie mogłoby być podniesione do 70. To 80 uważam, że stanowczo za dużo, ale to nie ja decyduję. Ja tak mówię, że bo wiem, że jeśli jest jeden dyrektor w danej szkole, tak jak w Ostocinie mówiłam, dwa budynki, to tak sobie myślę, trochę tej pracy ma więcej. To do 70 bym, no, jeśli tak, by było głosowanie, to bym była w stanie to uwzględnić. Ale tak jak już żeśmy mówili z panem dyrektorem, że tak. Wójt ma możliwości dyrektora, tak, który się angażuje. A, nagrodzić, oczywiście. Uważam, że ten 20-60% może być miało przyjąć. Co by na to? Ja też nie chodzi o te możliwości, ja nie wiem, ja z tego nie korzystam. Oprócz jednej nagrody, która jest, ale to dostają wszyscy, prawda? Dyrektorzy na dzień nauczyciela to dostają. Natomiast ja też innej możliwości nie widzę, bo ja z jednej puli nagród dla nauczycieli biorę też dla dyrektora. To nie jest tak, że mam odrębną pulę dla dyrektora, mogę dać 10 tysięcy dyrektorowi, bo albo dyrektor musi pozabierać nauczycielom i dać im, nie wiem, po 200 zł, 300, żebym ja więcej mógł dać dyrektorowi, albo dyrektor da po 1000 zł i wtedy dyrektor dostanie też 1000 zł, czy dwa na rok. Więc to są tego typu nagrody. To kwestia wyjaśnienia, żeby ktoś nie myślał, że ja to mogę sobie po 10 tysięcy dać, czy 20 tysięcy rocznie nagrody, bo ja nie widzę takich środków. Jest procent wynagrodzeń, puli ogólnej wynagrodzeń, który przysługuje na nagrody wójta, nagrody dyrektora, nagrody dla nauczyciela, któremu wójt też może przyznać nagrodę. Więc mamy tą jedną, na przykład taką pulę, no to jest 1%, 8 tysięcy złotych wątkowo, do 17 tysięcy i około 20 tysięcy jest na całą szkołę, na wszystkich nauczycieli, na całą stronę pedagogiczną i obsługę, pracowników obsługi, to jest taka pula. Więc 20 tysięcy, no może dużo, tylko na 40 osób pewnie, bo nauczycieli, no może być nauczycieli. 40 osób, no to 20 tysięcy podzielić na 40, to wychodzi o ilość. 500 złotych. 500 złotych. Ale to ja to nie widzę, panie wójcie, problemu. Jeśli pieniędzy wójt nie widzi, to przygotuje wójt uchwałę i my z rezerwy budżetowej jako rada. Czyli tutaj pan radny jest tak hojny, żeby dawać nagrody. Jeśli ktoś się stara i. 1000 złotych zamiast dać. To jeśli ktoś się stara i odpacza majątku w gminie, czemu nie? A później pan wyjdzie na mównicę i będzie pokazywał, ile to wójt nagrody dał jakiemu dyrektorowi. Jeśli się będzie starał, panie wójcie, ja to będę widział, posłuchać. Ale pan to nie będzie miał o tym pojęcia z takim szacunkiem, jak się będzie starał, czy nie będzie starał. Już pan ja ma, się postaram, pan ma jeśli ja się panie wójcie postaram, to jest to pojęcie. Dyrektorem zobaczy, albo pójdzie pan do szkoły i sobie pokaże. To tyle się pan dowie. Proszę państwa, jeszcze są przecież nagrody kuratora i ministra. I pan wójt może dla tych wyróżniających też złożyć wniosek, żeby tacy dyrektorzy, no tutaj na razie to my nie rozpatrujemy, bo słuchajcie, w Ostrocinie jest nowy dyrektor, w Wątkowie jest nowy dyrektor, w Sońsku dyrektor, który rok tylko był. No to przecież nie się wykażą najpierw, no bez przesady. Głosowali, uważam, powinni to wykazać i tutaj do tych przedszkoli przyjdę. Właśnie, że ja tutaj dałbym zamiast 4% cieszyć pani przewodnicząca, ze względu na to, że naprawdę to są małe dzieci, tam jest bardzo odpowiedzialne, a może nawet bardziej jak w szkole. Odpowiada się za takie małe dzieciaczki, że tam by dolne prędzej, żeby to była 10%. Ja też to przewidzę. Ja to w ogóle, no to jest takie moje zdanie, że ja w przedszkolu i w szkole bym była za tym,
żeby ta dolna stawka była 20%. A jak zrobi pan wójt, to ja tego nie wiem. No, ja tak. Żebyśmy. No. Panie Przewodnicząca, my się spotkaliśmy dzisiaj, żeby ustalić te stawki między sobą. Tak. Przegłosujemy, będzie sesja Rady Gminy i to będzie przegłosowane przez sesję. Jeśli to przejdzie, to musi się do tego stosować. Więc dzisiaj ustalamy, ile chcemy zarekomendować. Idzie na sesję i zobaczymy, co sesja Rady Gminy. Uchwałę przygotowuje ja. No tak, możemy ją odrzucić. Jak nie, albo zmienić. No więc, proszę Państwa, głosowanie nasze, jeśli chcecie, możemy głosować, bo każdy z Państwa się wypowiada. Ja wyraźnie powiedziałam swoje stanowisko. Pani Dominika powiedziała, pan Wodzyński powiedział, pani Ślusacka, pani Grabowska, pan Muszyński. Każdego się osobno pytałam i pana również. Pani Przewodnicząca, spotkaliśmy się tu, żeby ustalić stawki. Musimy to przegłosować i zarekomendować to Radzie, jak Komisja uznaje to ważne. Musimy. No to w takim razie. Większością głosów uważam, że po kolei powinniśmy dać każdy punktem głosować i później wójt przygotuje swoją uchwałę, a my po prostu jak dla mnie będzie pasowała, to my ją odrzucimy czy zmienimy. Na czym to polega? My musimy przegłosować dzisiaj każdy punkt. Nie może tak być, że ja zabrałem po swoim, nie zabrałem głos i się odrzucił. Komisja Oświaty musi to przegłosować. Więc każdy punkt proponowane stawki powinien być przegłosowany. Dziękuję. Proszę. Pierwsza sprawa to jest szkoła, w której nie ma zastępcy. To nie jest wymysł określonego samorządu, tylko na mocy rozporządzenia obejmującego cały kraj, takie są limity. Takie są limity, że do określonego pułapu, do określonej liczby, czy od określonej liczby przysługuje zastępca. Natomiast nie ma go tam, gdzie na przykład jest 8 czy 10 oddziałów, z prostego powodu, bez pieniędzy. Szkoda, że nie ma specyficzną sytuację. Tak, nie wiem, czy tę specyficzną sytuację da się tutaj tak, widełek oznaczyć. I druga sprawa, te nagrody dla dyrektorów, panie Wójcie. Ja myślę, że na terenie naszego samorządu, a może nie tylko naszego, chyba jest zbyt mała aktywność nie mówię o tej kadencji, tylko tak na przestrzeni kadencji już zbyt mała aktywność organu prowadzącego w zakresie występowania o nagrody dla dyrektorów do czynników do szczebli wyższe, czyli mazowiecki kurator, oświaty i minister edukacji. I on prosi, a są takie możliwości, takie są narzędzia. Pamiętam, że jako młody nauczyciel otrzymałem, tu się pochwalę w tym gronie, otrzymałem nagrodę ministra, pana Teichmy, no to byłem bardzo rad z tego. Dalej tę stronę temu można powiedzieć. Kończąc, proszę organ prowadzący, ten i następne, jakie będą, ażeby częściej rzecz jasna w uzasadnionych przypadkach, nie dla nie popełniają szczególnie dla szkoły, występujemy, bo nie występują, ale są jakieś argumenty. I niech oni reasygnują pieniądze, a są to z reguły wyższe. No zawsze nagroda jest kuratora i ministra, to wyższa. To jest taki szczep. I faktycznie, ja tam jestem jako nauczyciel trochę zainteresowana i co roku zapisywam, jak tam na te
to się ma i właśnie popieram tutaj zdanie kolegi, że plus w naszej gminie tych osób takich, którzy otrzymują nagrodę kuratora czy ministra. No także to faktycznie to też jest ważne, żeby po prostu nawet i dyrektorzy też obserwowali, wyłaniali. To jest jakaś większa motywacja dla tych nauczycieli. Do góry nogami jest to powierzchnia. Nawet nie wiem, dopiero są w cztery czasy, to sprawdźcie, jak to wygląda. Nie do góry nogami. No tak, bokiem, ale nie wiem, czy nigdy nie ma. A to wcale tak nie ma. Albo ci, co stawiali, to źle. Ci, co stawiali, to źle. No, ale to poprawia. No tak, to w górze to wygląda. Która jest dużo wyższa od nagrody kuratora i nagroda ministra, która jest dużo wyższa od nagrody kuratora, to są takie szczęście. Proszę Państwa, no my żeśmy się wypowiedzieli wyraźnie, ile kto chce, to jak wy chcecie teraz, żebyśmy za każdym tym głosowali, czy jesteśmy za, czy nie, to będziemy wszyscy przeciw, bo przecież żeśmy przeciw tej uchwale wystąpili. Ja nie wiem, czy jesteśmy... Ale głosujemy normalnie. Powinniśmy głosować tak, pani przewodnicząca, po kolei. Tak jest. Dyrektor szkoły, tyle. I później dyrektor przedszkola, tyle. Więc tak naprawdę, panie radny, już trochę tym radnym, no, żeby nikt nie uczy. Pan głosować na komisji, to powinien nad projektem, który ja panu przedstawiam na sesję. Czy pan widzi taki projekt? Ale my też musimy dać jakąś opinię pozostałej Radzie, żeby pani Alicja przeczytała na komisji głównej albo na sesji. Oczywiście, my zrobimy to, co do nas należy, pan zrobi co i wszyscy później razem. Tak. Ale powinno być nasze stanowisko. Wypracowane stanowisko. A czy tutaj to chodzi o wypracowanie opinii? Opinii. Żadnej uchwały nie podejmiemy, tylko opinii. Ja słuchajcie, gdybym była panem wójtem, to z naszej dzisiejszej dyskusji to bym wyciągnęła bardzo poważne wnioski, bo każdy z was się wypowiadał. I nie było tak, żeście mówili, że chcecie, tak jak kupiły widełki, od 4% do 60%. Nikt tak się nie wypowiadał. Więc jak ja bym była wójtem, to bym cię miała wnioski. A jeśli ja mam przeprowadzić głosowanie, to musimy ustalić, bo ja widziałam, że wśród były jakieś różnice. Ja się przychylałam dlatego, ja wam wyjaśniałam. No to dlatego trzeba przegłosować. Ja się przychylałam do tego, żeby biorąc pod uwagę jedyną szkołę w Oszczecinie, gdzie są dwa budynki, bym była, uchylała się też, żeby było 70%. Ja za chwilę, to ja powiem, może ja proszę, głosujcie, nie ma problemu, tylko głosujcie mentora. To co? Mentora. Stawkę do mentora. Ja jeśli chodzi o mentora, to uważam, że 100 zł to jest odpowiednie. No bo tak naprawdę nie wiemy, ja na czym to będzie polegało, to na wyszło. Ja już powiedziałam swoje zdanie, proszę. 100 zł, tak? Proszę bardzo, jak państwo. Bo to dla pana wójta jest wiążące to, co my mówimy. Ja dlatego prezes prosił o dużo. No i proszę. Czy 5 zł, czy 10 zł, czy 20 zł. Pan Mocyński, proszę. 100 zł? Niech będzie tak jak. Czy wszyscy jesteście za tym, żeby było 100 zł? No naprawdę, ja teraz lat spędziłem, zwłaszcza w Komisji Oświaty, i każdy punkt, tak. Każda propozycja powinna być przegłosowana. I to będzie nasza rekomendacja na sesję. To nie możemy. To co ja proponuję? Dobrze, do 70, niech to tak zostanie. Ja proponuję 120. Pan prezes prosił, żeby cokolwiek podnieść te 20 zł. Ale tylko mentora, bo tam były trzy bodaj opiekun stażu i tak dalej. Pan wójt proponuje nam od 5% do 70% dla dyrektorów. Dla przedszkoli słyszałam proponować od 5 do 60%. Wicedyrektor zostaje tak jak jest, od 5 do 60%. Wychowawca klasy, nie słyszałam, ja proponowałam 350, pan wójtem też
dodatkowo chcę sprawdzić te 350 złotych, jak to wygląda w poszczególnych. Jeżeli by było, to ja też te 350 chcę sprawdzić. Dobrze. I pan Wójt proponuje mentora 120 zł. Proszę bardzo. My głosujemy nad tym. Ale jak chcę złożyć propozycję? Moja będzie może dalej idąca. Do mikrofonu. Pani przewodnicząca, proszę nie mówić do mikrofonu. Ja się wstrzymuję z chodzeniem po sali. A to nie słyszy pan? Mikrofon nie słyszy. Ja tu się przychylam do propozycji i popieram propozycję pana dyrektora radnego. Panie prezesie, dyrektor szkoły liczący tam 12, 13, 20-60%. Dyrektor przedszkoli. Dyrektor szkoły do 5-6 lat, no 4-10, ja proponuję 10-50 na jednej pozycji. Wychowawca klasy, tak jak pan tutaj mówi. 60. No? Chyba pan na przedszkolu 60 proponuje. No ale to pan 60. A pan 50. A ja 10-50. Tak, więc to pan mówił, że tak ciężko pracują i taki mają dźwięk, który mamy mieć trudno, teraz ten bardzo. No co ty nie robi, pani przewodnicząca? No to nie będę się poważne posiedzenie. To jest 50%. Dobrze. Teraz tak. Wychowawca klasy, tak jak pani mówiła, to jest bardzo odpowiedzialna robota, że nauczyciel się musi angażować, nawet po godzinach. Musi z nim uczniami zostać 350 i na nauczyciela opiekuna też 350 jest moja propozycja. Opcję ustalać. Proponowałbym, no tak, niech zostanie po prostu złożyć tutaj w tych raz, dwa, trzy, cztery pozycjach. Opiek ustalać, pozwolicie konsultant, doradca metodyczny i metod. Po prostu złożyć, tak jak jest. Dziękuję. Dobrze, dziękuję. Proszę państwa, ja mogę, no możemy przystąpić do głosowania. Ja, no nie wiem, jak tutaj. Jak my mamy głosować? Każdy mówi inaczej. Dyrektor szkoły do 12 oddziałów. Była pierwsza propozycja. Od 20 do 60% dla dyrektorów. Proszę bardzo, kto jest za tą propozycją? Ja osobiście byłabym za 70%. 70, tak jest. To ja się wstrzymuję. Ile osób jest? 2-4 osoby. Ja jestem od 20 do 70% biorę pod uwagę szkołę w Gorzucie. Ale kto jest za i przeciw? I proszę bardzo, ale to kto teraz jest za tym? Mogę coś powiedzieć? Jest kilka takich propozycji, kochani, to ja już. No ale tutaj to powstaje teraz masą maślaną, tak. Bo nad jednym punktem 5 propozycji, każdy jeden głosuje tak, no, drugi tak. Dlatego ja teraz nie widzę. To ja jest powagi nie mam. Dla mnie, proszę państwa, to nie jest głosowanie. Każdy się z was wypowiada. No bo ja na przykład jestem od 10 do 70. Tak. Też będziemy to głosować. I teraz będziemy głosować, gdyż każdy z nas do mikrofonu się wypowiada. Ja mówiłam, że biorę pod uwagę szkoły w Gorzucinie, mogłabym być za tym 20-70%. Tak, no to już. Dla tej szkoły jestem za tym, niech by było od 10 do 60%. Wychowawca 350% i dla pozostałych bez zmian. Jeśli to pan wójt słyszę, sugerował ktoś mu, że za mentora 120 zł, to te 20 zł ewentualnie byłaby w stanie też poprzeć. I każdy z nas mi się w ten sposób wypowie, niż pan wójt. Przecież my się wypowiadali. No. Jakieś tam są, ale a pan wójt wyciąga z tego wnioski, bo ja bym tak zrobiła. Proszę państwa. I ja nie widzę tu, a to jak będzie mamy to głosować. Propozycja wójta dopiero będzie głosować. Proszę państwa, też te 10%, jak sobie popatrzę w tym rynek, jeżeli od 10 nie ma problemu. Może być od 10%, zobaczę jak jest trwała propozycja. No tak. No. Bo to się spotkaliśmy, żeby ja słyszał, że nie posłuchaj. Tak. Ale to nie jest chyba najważniejsze, tak? I koniec. No po prostu, bo ktoś słucha, to państwo do mnie mówicie, że ty tak też to powiedziałaś. To tak będzie nieładnie wyglądało, jak to pan wstawi 120 przed chwilą w setkę. Tylko, że niektóre w ogóle nie setki już nie będą.
Ale czy w ogóle mamy wszystkich tych... Nie. Aha, tylko mentora. No. Jak widzicie sens, słuchajcie, jak widzicie sens głosowania, tak. Tak mi się z was wypowiada, i co my teraz, moją wypowiedź głosujemy, koleżanki, kolegi, kolegi, no bo każdy z nas czuł tam się różni. No. Ja byłam za tym, żeby no 5% dla mnie jest teraz co za mało, takie moje zdanie, ten pierwszy pułap. No ale na sesji będzie jeszcze gorzej, słuchajcie, skoro pan wójt poda swoją propozycję części radnych, my znowu powiemy nie. Wyjdzie pan Piotrowicz, powie, a ja chcę tak, a ja wyjdę tak, a Krysia wyjdzie tak i wtedy przy ludziach będziemy jak te barany. Więc jeśli wypróbujemy dzisiaj, wypracujmy to stanowisko, pan wójt trochę, my też. A ja myślę, słuchajcie państwo, że pan wójt, słysząc nasze wypowiedzi, weźmie pod uwagę te nasze wypowiedzi. Tak mi się wydaje. Bo przecież ja byłam, ja już w tej chwili... No, ale pan wójt już daje propozycje swoje i też... To nie no daje już swoje propozycje. No to też nie do końca nam się to podoba. Tak. No, więc no, pan wójt musi trochę zmienić, my trochę zmienimy. To nam się podoba. Ale za to pierwszą pozycję od 20 do 60 pan wójt nie jest. Tylko od 5 do 70. Nie, od 10. Bo teraz od 10 do 70. Teraz od 10. A słuchajcie, a może to państwo widać. Po to się spotykamy, że pan wrócił, usiadł nad tym, pomyślał, zastanowił się, zrobił projekt. Proszę państwa, ja wiem, że już oczekujecie teraz ode mnie. Więc ja na już teraz mogę powiedzieć, że jestem skłonny zrobić 10%, 70%. Ja, proszę państwa, osobiście 80%. Ale co z tym dyrektorem, żeby ich nie różnicować? Nie, no dla wszystkich. Ale przedszkole i przedszkole też. I przedszkole też. Jest demokracja. Demokracja polega na głosowaniu. Jeśli będzie większość popierała pani propozycję pana dyrektora. Dobrze, proszę państwa, proszę teraz w takim razie, ja już muszę wiedzieć, chcecie państwo głosować? Proszę bardzo, kto jest za tym, żebyśmy głosowali? Musi komisja zająć stanowisko. Pani, protokół każdego z nas wypowiedzi. To nie jest stanowisko komisji. Ja myślę, że jak będzie ta uchwała podejmowana, więc tutaj pan przewodniczący Gebert powie, że proszę przedstawić stanowisko rady. No i pani Alicja Brudki przyjdzie i komisji i co powie? Tak. Że pan Piotrowicz był za tym, pani Grabowska była za tym, a ten był komisja za tym. I tu będziesz, Alunia, w głupiej sytuacji. A jeśli my wypracujemy to stanowisko, może ciężkie, ale nam się to może uda, to wtedy wyjdziesz i powiesz, nasza propozycja była taka, pan wójt powie, a moja jest taka i wtedy przegłosujemy i to, i to. I tu będziemy miały dwie, a nie pięć czy sześć. Bo my naprawdę nie dojdziemy do ładu. No nie dojdziemy. No widzę, że jest bardzo trudno. No to tak. Ale damy radę, damy radę. Jeszcze trochę ponegocjujmy. Ale wystarczy, były propozycje, te propozycje przyjdą. No tak, ale co z tego, że ta pana propozycja przyjdzie, jakiej tak nie przyjdzie? No i to... Ale może rada poprze. Ja uważam, że dyrektorów nie rozrzucować. To już tak, 1% było to 10-70. Ale to nie tak zostanie. Bo mówimy od jednego do 8. Taka prosta sprawa, ludzie. A wy tutaj mówiliście o dyrektorach szkoły i szkół. Nikt 20 nie rozrzucował. Nie rozrzucować. Żeby ich obowiązywało. No bo to musicie go nawierzyć. Od 10 do 70. Wszystkich dyrektorów. Dziękuję bardzo. I w przedszkolach też. W przedszkolach też, tak. No ja osobiście tak sobie myślę, że na taką propozycję od 10 do 40 też byłabym się w stanie przybić. Proszę. Nie, no to jest racja. Dobrze,
Tak. Bo to wszystko tak samo. Tak. Bo tak to będą pretensje. Dyrektora. Ten dyrektor, że mniejszym robi, to nie przeszkadza. 20. Rozumiem, że negocjacje. Negocjacje. No tak, bo negocjacje jest. To tak może trochę źle wygląda, zwłaszcza z mojej strony, żebym się upierał przy niższych. To pojawicie od 15%. Ja bym za tym, żeby jeśli organ prowadzący chce mieć te narzędzia w ręce, to patrzy 70%. To i ja jestem też tak. Ale te dolne niech będą. Głosujmy teraz. O, proszę, kto jest z Państwa, żeby był dodatek dla wszystkich dyrektorów jednakowy od 20 do 15? Od 15. Od 15. Żeby pan ten rok już nie był odłożony, bo nie mówię się pan za. Pan Bozyński i pan popiera. Nie, no dalej. Pan Bozyński ma propozycję. Tak. Proszę bardzo, od 15 do 70%. To jest za tym. Proszę bardzo. Niech tak będzie. To jest. Wszyscy jesteśmy za. Panie wójcie, no to w takim razie, żeśmy wreszcie doszli do tego. Nie, jeszcze bym zastanawiał, o czym pan Wiesław Piotrowicz doszedł do wniosku, że to była najdalej idąca propozycja. A pan już zrobi teraz 20. Nie wiedział. Dobrze. Nie, no już trzeba uchodzić. Panie wójcie, a pan zrobi niespodziankę 20 do 70. Dobrze. Dla wszystkich dyrektorów. Dobrze. Proszę państwa, więc ja jestem już zadowolona, że żeśmy wreszcie doszli do zgody, żeśmy przegłosowali wszyscy jednogłośnie. Po to jesteśmy, żebyśmy wypowiadaliście się wszyscy, musieliśmy coś tam uzgadniać. Ja też popieram bardzo, żeby przedszkola zrównać ze szkołami, bo to też jest ciężka praca i bardzo jestem za tym. Także ja osobiście, nawet jako osoba niewidząca, jestem zadowolona, że wypracowaliśmy taką ugodę. A dla wychowawców, proszę państwa, czy jesteście za tym, żeby było 350 zł? Głosujemy, proszę bardzo. Też panie wójcie, pan wiedzi, jesteśmy wszyscy zgodni, z czego bardzo się cieszę, dla wychowawców 350 zł. Jeszcze tego mentora, panie wójcie, tak pan chce, żeby głosować, czy już nie musimy głosować? Po 100 zł, tak jak? Po 100 zł. Niech będzie 100 zł, panie wójcie, nie będzie, ale może być. Dobrze, na razie. Dobrze, jeżeli tam jeszcze pan wójcie zorientuje, jak tam właśnie będziemy robić, na pewno problemy. Tu mamy wypracowane. Ja osobiście jestem, szczerze mówiąc, zadowolona. A wy państwo też widzę. Doszliśmy do zgody, głosowaliśmy bardzo mi przyjemnie, bo to o to chodzi, żebyśmy właśnie nawet się pokłócili między sobą, porozmawiali. Chciałam, żebyście się wszyscy państwo wypowiedzieli na ten temat i żebyśmy uzgodnili. Ja nie, no muszę przyznać, że najbardziej się zawsze liczę ze zdaniem swojego kolegi Wodzińskiego, no bo on był dyrektorem Tylera, też mi się wziąłem w plącze, Tylera i... Narąbana jest. A mówiła, no nie. Tak, powiedziałam, już zdanie nie zmienia. No, a ja mam swoje zdanie, a czy pan Kozira będzie pisał, czy nie? A może jest taka sytuacja, że chcemy denerwować? Ale pan
tylko Sila powinien przeprosić Ciebie. Ale w ogóle dlaczego Pan nas wyzywa w tych postach? Że my jesteśmy głupki, że to... A niech Pan spojrzy na swój mózg. Napisane jest jeśli... najprawdopodobniej. Tak, proszę Pana. Proszę Pana. A wie Pan co, jakie zdanie ludzie mają? Jakie mają zdanie? Nie ma, przede wszystkim proszę Państwa, ja już nie będę dyskutowała. Ja tylko na początku wypowiedziałam swoje zdanie kilkakrotnie. I zawsze, jeśli cokolwiek wypowiadam, to biorę pod uwagę siebie. Często liczę się z głosem, nie ukrywam, swego kolegi Tadeusza Wodzyńskiego. Tylko i wyłącznie, bo on jest nauczycielem i w wielu takich sprawach nam jest lepiej był dyrektorem. No, to dla mnie też jest ważne. Niekoniecznie niestety, ale... To dlatego się liczę z jego zdaniem. A ktoś mi tam zarzuca, że ja wyszłam narąbana od pana Kusza, to tylko śmieszne. No i dobrze, będziesz narąbana raz. Raz w życiu. Ja po stole tańczyłam i co tam, kieliszki się wracali. Ale stół wytrzyma. Tyle kilogramów. Teraz chciałabym, proszę Państwa, jeśli się Państwa zgodzą, czy macie jeszcze do mnie jakieś sprawy? Bo mi tam koleżanka jedna czy druga zarzuca, że my się za rzadko spotykamy. Ja uważam, że jeśli jest faktycznie jakaś taka sprawa ważna, jeśli chodzi o szkołę, tak, ale ja w sprawie wychowawcze jest dyrektor i ja tam nie mam zamiaru się wprowadzić. Ja kochani absolutnie nie chcę. Ja nie wiedziałam, słuchajcie, ja pracowałam w Cichanowie, żeby do dyrekcji mojej szkoły przychodzili jakiś radni i się wtrącali. Nie widziałam, pracowałam u męża swojego, nigdy nie widziałam żadnych tam radnych chodzących i swoje mądrości wypowiadających. Ja była sprawa egzaminów wypadłych, żeśmy się spotykali. Jakaś sprawa bardzo ważna tam z przedszkolem czy z czymś, żeśmy się spotykali. Teraz jeśli chodzi o dodatki dla dyrektorów, spotykamy się. Jestem zadowolona, wypracowaliśmy. Myślę, że pan wójt weźmie pod uwagę nasze głosowanie i nasze wypowiedzi i nasze kłótnie, bo żeśmy się wspierali. Wreszcie kolega zadecydował, wszystkim się bardzo podoba, no to mnie również bardzo. Panie wójcie, a niech teraz pan spojrzy, 8 nasz jest. Ma pan głosowanie na sesji. Nasze przejdą. No, niech się pan niech się zastanowi. Pani tak nie cieszy, to nie. Przejdą, panie wójcie. A założymy się? Negocjujemy. A założymy się? Negocjujemy. A ja myślę, a ja poszłem do góry, pan Tadeusz piątkę zszedł, ale ta piątka jeszcze została do dopracowania. A jeszcze pan wójt przemyśli, będzie 20. Zobaczymy. Panie wójcie, do żony wszyscy pana chwali. Dyrektorzy. A druga sprawa, tak. Słuchajcie, a ja tak uważam, jako nauczyciel, że pan wójt weźmie pod uwagę nasze głosy i będzie tak, jak my żeśmy czy macie jeszcze państwo coś do powiedzenia? Ja jeszcze chciałam tak zapytać. Tak krótko chciałam zapytać, powie pan, bo mi to tak to na sercu leży. Jak my jesteśmy przygotowani do tej zimy, bo różne tutaj słuchy chodzą właśnie, węgla nie ma, te szkoły nie mają, jeszcze jest ta ustawa, co Czarnek, że mogą być szkoły zamykane. Jeszcze pan tak pokrótce nam tu powie. Jak pan to widzi? Zamknie szkoły, będziemy mieli komisarza. Na ostatniej sesji środki finansowe, no tak. Jest dostępny, szkoły. Na ile potrzebują sobie tego węgla, tak jak mówiłem, w naszych warunkach zakupują. Na pewno nie będziemy zamykać szkół. Zimę przeżyjemy, to, że zapłacimy środki, to wiadomo, że będzie poradzić zdrowie. Jakieś środki też dostaniemy, bo ostatnia ustawa kura weszła na pelety, na gaz, na drewno. Również weszła dla samorządów, czyli placówek oświatowych, kulturalnych, które również będą mogły składać wnioski o środki finansowe na taką dopłatę. I my już dyrektorzy, już mieliśmy spotkanie,
przygotowują te wnioski, oni muszą z odpowiedniego wzoru to wyliczyć, z odpowiednich wzór przelicznik, z dwóch ostatnich lat zebrać, sumować, porównanie do cen obecnych i pomnożyć razy 0,4. Więc oni to wszystko zrobią, składają wniosek do wójta, my do wojewody, wypłacają nam środki i te środki oczywiście przeznaczymy na zakup węgla w przyszłym roku. Ja myślę, że już to, co żeśmy zabezpieczyli do końca roku, no najpierw powinno starczyć. Może będzie ten październik, listopad, bardziej łagodny. Ja naprawdę nie widzę potrzeby zamykania szkół. Oczywiście, to już się rozmawiamy. A węgiel jest, A jeszcze jedno pytanie. Powie Pan mi dokładnie tak, dokąd gaz będzie szedł? No bo tutaj właśnie z Gąsocina też tutaj kobitka do mnie dzwoniła, taka moja znajoma, i pyta, czy nie ma żadnych możliwości. Czy Pan w ogóle, no nie wiem, w przeciągu roku, dwóch, trzech, jakby ktoś, czy jest taka możliwość, że do tego Gąsocina kiedykolwiek dojedzie ten... No to wszyscy chyba chcemy, żeby no. Jak najszybciej do tego Gąsocina dojechał. Realizuje to założenie, które jest obecne. Ono zakończy się na ulicy Klonowej, czy widziałem, że mostku do Akro jak się skręca. Podepniemy te dwa nasze budynki w tym roku, pozostałe kolejne. Będą się podłączać mieszkańcy i w dalszej konsekwencji będzie jedno chciało po pierwsze rozbudowywać się w tym okręgu, no bo to jest normalne, żeby się podpinać jak najdalej, jak najwięcej. I w perspektywie iść do Gąsocina. To co mówiłem, musimy zamknąć to w tym roku i od przyszłego roku bierzemy się już do pracy, żeby ciągnąć to dalej do Gąsocina. No ja mam nadzieję, że od Gąsocina do Gąsocina to już nie będzie to musiało trwać tak jak teraz kilka lat, że uda nam się to przeprocedować wcześniej. Ale no tu mamy dalej, idziemy w kolejne czynniki. Po pierwsze sytuacja ta, która ma miejsce teraz, czyli dostępność surowców, gaz, ceny tego gazu, wykonawstwo. Bo PSG też zamroziło pewne inwestycje, tak? Czy zgodzą się, zdecydują się w przyszłym roku rozbudowywać dalej, tego nie dzisiaj nikt, a może ruszą za dwa lata i wtedy będzie to działać. Na pewno będziemy tak jak teraz to robiłem, tak jak się teraz starałem o Sąsku, o Odczyznę, no bo żeby w ogóle wprowadzić gaz na teren, tak dalej będę się starał, żeby gaz dotarł do Gąsocina i Wysokokrężka, ale to na pewno nie będzie ten rok. To tak, panie Wójcie, myślę, że jakby pan powiedział na najbliższej sesji na przykład, o ile sytuacja się uspokoi, że do końca mojej kadencji na stanowisku wójta gaz będzie gosnąć. Trudno mi jest aż tak zadeklarować, że na tym roki jest obecny, bo to wybory.
tutaj mamy przedstawicieli naszych z tego okręgu i mam nadzieję, że bardzo chętnie się włączą do inicjatywy. Każdy będzie chciał być na świeczniku? Pogadaliśmy. To co? Jeszcze, to jeszcze jedno. Powie pan, sprostuje pan plotkę albo powie pan, że prawda. Czy gaz do pana też dochodzi? Znaczy ja wszyscy mi to opowiadają, a ja nie wiem, czy ja mam mówić, że tak, czy nie. Ale ja nie byłam i na razie się nie wybieram, ale jak pan mnie zaprasza, to ja pojadę. Gaz kręcił w prawo z Tusinku, jak był kiedyś zakład dzieci głuchych, teraz ten ośrodek socjoterapii, skręcił w prawo przy... Prawda, na krzyżówce, no i dojechał, prawda, przy panu Bebercie, już jest tutaj dalej, na Murkakiem skręcić. Można jechać, zobaczyć, czy jest ślad, bo... Ale gdyby na przykład było, że, no nie wiem, za jakiś czas tam te Burkaty by chciały i tam dalej, no to czy jest taka możliwość, czy już nie? Nie, nie, to jest tak, jakbyśmy rozmawiali o tym, czy Marusy będą podpięte, czy pan Stanisław pytał. To jest zadanie, no nie wiem, ile przynajmniej kolejnych płatnych, długich lat. Pierwsze, jeżeli dalej To jeszcze jedno. Mi się tak skojarzyło. Posłucha pan, no bo kiedyś był kładziony taki ten szkielet do tego szybkiego internetu. Nie, no to i to przecież rozłożone wszędzie, u nas też jest to. I nic tu nie drgnęło na pewno znowu. Tu się nic nie zmieniło, zmieniają się tylko firmy, no które najpierw samorząd województwa przekazywał, prawda, firmom, które budowały, później te firmy oddawały innym firmom, które sprawdzały, później tamte firmy z powrotem przekazywały spółkom wojewódzkim. Zarząd, bo teoretycznie zostało wszystko sprawdzone i zorganizowane. Teraz ma to ARMSA, tak mi się wydaje, ale nie jestem pewny. No i cóż, i poszukuje się chętnych, którzy chcieliby dostarczać światłowo, ale nie ma takich, nie chcą korzystać z tej infrastruktury. Ona gdzieś w części być może jest wykorzystywana, natomiast tutaj u nas już niekoniecznie i to tak zostało zbudowane i jest. To jeszcze wymaga dalszych tak naprawdę prac i poprawek i myślę, że o tym te firmy doskonale wiedzą i nikt nie chce w to się angażować. Gromada pieniędzy została zainwestowana, ktoś kasę dobro wziął, a to leży w ziemi, leży i po prostu... No było wykorzystywane. Gdzie? No ten światłowód jest położony. No to do szkół. Do szkół poszedł, a wszędzie są niteczki, wszędzie i to skrzyneczki tylko. No ale to centrala była w Gąsocinie tam, tak? W strażnicy.